Dobra, wszyscy już chyba są. Ja też odpaliłem na telefonie. Tak więc co, zaczynamy powoli. Ogarnę sobie tutaj oczywiście TS-a na szybko. Ale tak jak Firlina zdążyło zauważyć. No faktycznie, uruchomiłem tego CS-a. Żeby był po prostu już uruchomiony na samo przyjście moje tutaj. Więc git. Cześć Z, cześć Kabaczek, cześć Dar, cześć Filip, cześć Stopernik, cześć Filipina, cześć Gierzynek, cześć ASDsiak. Witam was bardzo serdecznie. To zaczynamy sobie. Od czego możemy zacząć? Możemy zacząć sobie od CS-a. Więc proszę, 0 minut do końca. Ups. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Oczywiście chodziło mi o godzinkę przynajmniej do końca. No, ale z racji tego, że zaczęliśmy o 22, o 21:05, to skończymy o 22:05. Więc godzinka równa, żeby była. Live przedłużony oczywiście, jak zawsze. Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że przedłużanie też ma swoje zasady i ten, który przedłuży jako pierwszy, ten ma możliwość no, wyboru gier jako pierwszy, więc kolejność przedłużania ma duże znaczenie, ale coś. Ale jak coś, no to no. No, nieważne, nieważne. Dobra, będziemy grali. Cześć ASDsiak, cześć, witam jeszcze raz, ponownie. Będziemy grali w CS-a. Z tego co wiem, Filip niestety dzisiaj grał nie będzie. Dał mi taką informację, że dzisiaj go nie będzie. Więc... To przedłużasz 2 godzinki czy godzinkę, Filip? Bo napisałeś przedłużę 2, 1 godzinkę. To ile? 2 czy 1? Czy będzie można grać? Oczywiście, że będzie można grać, tylko... Czekamy najpierw na bota. Jak bot do nas przyjdzie, no to wtedy odbierzecie sobie gry, jeżeli będziecie oczywiście za pierdziawki chcieli odebrać grę. Natomiast bota z tego co widzę na razie jeszcze nie ma. Natomiast zaraz ogarnę dlaczego go nie ma. A zaraz powinien się pojawić, więc nie przejmujcie się. Dobra, w tym momencie bot powinien się pojawić, tak więc sprawdźcie czy czasem teraz go nie ma. Zobaczę go w uczestnikach. W uczestnikach go nie ma. No i teraz pytanie, czy czekamy jeszcze troszeczkę? Czy co? Dobra Filip, jak chcesz to daj znać ile tego czasu ci przedłużyć, bo napisałeś godzinkę, 2 i teraz nie wiem, czy godzinkę, czy 2. Z tego co widzę bota dalej nie ma, więc zrobimy restart szybciutki Cloudbota. I zrobimy restart szybciutki Nightbota. Dobra, Nightbot już jest zrestartowany jak coś. I Cloudbot w tym momencie też jest zrestartowany, więc oni już powinni normalnie działać jako boty. Dobra. 2 godzinki chcesz przedłużyć. Ok, w takim razie Filip przedłuża 2 godzinki i będziemy grali do 5 po północy. Do 5 po północy będziemy grali od Filipa. O! I już tutaj jest, tak więc Stopernik odbiera sobie gierkę jako pierwszy. Tak więc bot już z nami jest, Stopernik odebrał sobie gierkę, więc już go zapraszamy sobie do gry. Idlina również odebrała sobie gierkę, więc jak najbardziej też ją zapraszamy, tylko nie widzę jej na razie. Jest, dobra. Ostatnia gra z Filiną 21 grudnia. ASDsiak odebrał gierkę najprawdopodobniej Red Bullowi. Ale pewny nie jestem, czekam cały czas na info od ASDsiaka. Filina zaproszona. No i teraz... Aha, i Kabaczek. Dobra, Red Bull i Kabaczek. Tak więc na dzisiaj zbytnio tutaj losowania nie będzie, bo wszyscy sobie odebrali gierki za punkciki. No i tyle. Siema Adek, cześć, cześć, zadymiarzu. Siema Adek. O kurde bele. Ja pierniczę. No nieźle. Gezynek podkreślenie. Siema, 20 pograjmy złotych. Na koniec w te Fall Guysy. Siema uśmiechnięta buźka, zresztą ona to przeczyta. Na koniec w te Fall Guysy. Spokojnie wiem, że będzie wtedy po północy X. Okej, no spoko, jeżeli chcesz grać po północy, tylko to dopiero będzie po 5 po 12. Do za 15 pierwsza. Nie wiem, czy to wiesz, no ale mniej więcej tak to będzie wyglądało, no. Więc tak, okej, ale dziękuję oczywiście za 2 dyszki jak najbardziej. Ja pierdzielę, ty to Gierzyn przesadzasz, naprawdę. Przesadzasz. Kirtyn, cześć, witam ciebie. Napisał, że wie. No to jak napisał, że wie, no to dobrze, że wie, to nieważne. Mamy tam jakiegoś slota, no na ten meczyk jak na razie nie, natomiast najprawdopodobniej na następny będzie już slot, więc może za 40, no za 30-40 minut się załapiesz, więc możesz poczekać i zbierać sobie pierdziawki na przykład. W opisie masz o co chodzi z pierdziawkami, natomiast możesz też przyjść po prostu za pół godziny, czy za 40 minut. No. Najlepiej poczekaj, tak, najlepiej poczekaj, no bo lepiej sobie poczekać na to. Lepiej sobie poczekać, bo później ja mogę zapomnieć i no. Jadę zrobić 1200 km w ETS-ie, bo akurat mam trasę 1200, traktor sobie wiozę. No to 1200 to powiem ci, że będziesz chyba wiózł te przynajmniej pół godziny. No, to jest spora trasa, powiem ci. No to powodzenie, szerokiej drogi w takim razie w ETS-ie. Nie wiem, czy tam sobie grasz na padzie, czy grasz sobie na klawiaturze, czy może nawet na kierownicy, ale życzę ci powodzenia na jak najbardziej szerokiej drogi. A ja sobie tutaj, korzystając z sytuacji, posypię yerby. No, tak więc yerba oczywiście od iRada na Wigilię dostałem. Fajna, bardzo. O! Naprawdę polecam. Mega sprawa. I to są owoce tropikalne. Ale pachnie i smakuje po prostu świetnie. Takiej yerby naprawdę dawno nie piłem. Więc naprawdę git majonez, git malina. Chociaż malin tu chyba nie ma. Jest mango, marakuja, z tego co widzę tutaj. Brzoskwinia, pomarańcza, takie raczej. Ale pyszna, naprawdę pyszna. Cześć MotoTV, witam. Belikson, jak wziąć udział? Jak wziąć udział w giveawayu? No, do giveawaya jeszcze brakuje nam chyba 8 subów, bo strasznie spadły mi suby. Wczoraj jeszcze miałem 2597, dzisiaj już mam 2592, jak rozpoczynałem tego live'a. Więc naprawdę te suby mega pospadały. No więc jeszcze brakuje nam tak naprawdę 8 subów do zrobienia giveawaya. Jeżeli oczywiście nabiją się te suby, jeżeli ktoś akurat nowy wejdzie, no to wtedy od razu zrobimy sobie giveawaya. I tyle. CB jest lepszy Guarana. Poczekaj chwilę. Poczekaj, Mateusz. Chłopie, ja przez te święta to ja mam chyba zapas na rok. Czy mówimy o tym? Oczywiście, no pyszna sprawa, oczywiście, że tak. To jest jeszcze oczywiście nieotwarte, ale energia guarana od CBSE to jest jedna z lepszych hierb. Natomiast jakbyś spróbował sobie Frutos Tropicales, to byś chyba zmienił zdanie. No, a w szafie mam tego chyba jeszcze z 5 kilo. Wow. Nie jest takim hierbaczem tutaj. Nie z takim yerbaczem masz do czynienia. jak sobie wyobrażasz. Tutaj już ponad 3-letnie doświadczenie. Nie ma rabarbar. W ciągu tygodnia około 80 zł wleciało, dokładnie. I powiem ci, że z tym donate'em to ty będziesz, bo teraz jesteś obecnie na miejscu 18. Natomiast będzie ci brakowało już tylko 78 groszy do Firliny, która no, to miejsce swoje naprawdę bardzo długo trzymała, więc no, nieźle, naprawdę nieźle. Tydzień przegonić Firlinę, to aż by mi było głupio. Powiem szczerze. Jak bije 40 poziom doświadczenia, to nie będę miał blokady czasowej. Jak wbijesz rangę, to już nie będziesz miał blokady czasowej. Jeżeli chodzi ci o blokadę czasową za wygrane mecze. Czy znam Five O'Clock z Silesii w Katowicach? A ty jesteś z Katowic? Jesteś z Katowic? Zobaczę, ale to jest chyba przy wejściu zaraz. Zobaczę mniej więcej, gdzie to jest. Wiem, że jest chyba taki sklep też w Galerii Katowickiej, ale pewnie nie jestem. W Galerii Katowickiej to jest chyba na parterze albo na -1. Albo na parterze, albo na -1. I taki sklep widziałem. Tak. To już to na pewno widziałem. Ale w Silesii, powiem ci szczerze, musiałbym zobaczyć. Poczekaj, zobaczę, gdzie to w ogóle jest. Silesia. Obok Nike, obok H&M'u. No to mniej więcej wiem, gdzie to jest. To mniej więcej będę wiedział, gdzie to jest, no. Nie gadaj, tylko wbij na Discorda. No jak na razie nawet meczu nam nie chce wyszukać. Więc no. Jak nam wbije, no to... Tak, wiem, że Bogucica wiem, gdzie jest Silesia, tylko chodziło mi o to, że nie wiem, gdzie ten sklep konkretnie był, ten 5 O'Clock. No. Przy restauracjach. No obok H&M-u, no to mniej więcej wiem, gdzie to jest. Tam. No mniej więcej wiem, gdzie to jest. Tak. Witam prezesów. Cześć, witam również. No i nareszcie wyszukało na meczek. Pierwszy dzisiejszy meczek. Serwery nie działają. W TS-ie serwery nie działają, o to ci chodzi. No, na szczęście nam wyszukało i mamy tutaj jednego bardzo uprzejmego widza, którego serdecznie polecam, który dał mi łapkę w dół. Bardzo serdecznie polecam, powiedziałem pozdrawiam. Oczywiście chciałem powiedzieć pozdrawiam. Jo, widza. No ale tak, no. Nie zagrał ze mną, no to musiał zostawić. Musiał zostawić łapkę w dół. Nie byłby sobą ten widz. Mówię wam. To jest jakiś żywy typ? Nie, bot Oliwier. Tam jest pyszność za 30 ziko. Ale to jak za 30 ziko to troszeczkę dużo, powiem ci, chyba że w znaczeniu nie wiem, o jakiej mówisz, o jakiej konkretnie marce mówisz, ewentualnie no nie wiem, o jakiej marce mówisz, więc też ci nie powiem, czy jest to dużo, czy mało, ale 30 zł za yerbę to już ci powiem, że taka marka premium raczej. O kurcze! Gorąca Lusia. 3 złote. Hejka słodziaku, twarz z uśmieszkiem, twarz z uśmieszkiem. Oj, powiem ci, Lusia... Nie wiem, dlaczego masz... Nieważne, nie wiem, ale jakbyś wiedział... wiedział, to tutaj jest taki Ajrat. Ona jest moderatorem, choć wiele osób mówi, że on jest moderatorem. Albo też impostorem. I no, nie byłby raczej zadowolony ten Ajrat z takiego donate'a. Ja oczywiście jestem zadowolony z 3 zł, natomiast tutaj no... Takie komplementy, powiem ci szczerze, dosyć odważne. I nikt zresztą również odważny, więc... Dobry Frodzie, witam. Wspierający zniknął. A no zniknął i to bardzo dawno temu, panie Frodziu. Jak chcesz, możesz odnowić, ale nie musisz. Trzymaj się, Filip. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro wpadniesz, tak jak się ugadywaliśmy. No i dziękuję w imieniu widzów. Mamy 1000 fragów na Diglu. No i dziękuję w imieniu widzów za przedłużenie 2 godzin live'a oczywiście. Tylko no niestety, ale zostało ci już bardzo mało tego czasu na kartce, bo jest to tylko 2 godziny i 10 minut, więc musisz mieć to na uwadze, Filipo. No i tyle. Tutaj widzę, że Kabaczek mówi, żebym wbił na Discorda i już wbiję. Już się tak nie bójcie. Wbijamy. Siema. Siema. Do widzenia. Ajajaj. Co tam Bordex napisał takiego ciekawego, że aż został jego komentarz usunięty? 100%. Aha, kropeczki napisał. Bordex napisał kropeczki. Okej. Nie, może coś co z nim. Przejdzie ze mną kobra. Nie. Nie, nie zapomnę po live'ie jedną rzecz. Pamiętam Filip, nie martw się. Powodzenia Mateusz w meczu. Jaki piękny 1000. No. Ze 2 na 3 minuty, spoko. Jutro wbijasz G1, no to powodzenia. G1 to już taka fajna ranga, w zależności też od jakiej... Ta taktyka jest tak dziwna, jakby ktoś na Overwatchu zobaczył, że kurwa nie wiem. No. Chłopy sobie idą na szarpie. Powoli jest chodzimy. Jest tu. Lewo, wchodzi do dżungli. I chyba jest pod drewnem jeszcze. Drewnem myślisz? Nie, nie ma. Plantuj. Dobra, cofaj już. Dasz radę? Nie dam rady. Dobra. Wszyscy już dratowali. Okej, ja sam chyba. To jest słabo, że ten standard plantuje cały czas. 3 kuchnie. Kurna, źle siedzę, no. Tu usiądź lepiej. Defu jeden. Kurde, prawie. Nie, no ale że ty plantujesz na takim gównianym miejscu. No, ja zaplantowałem. To po co? No bo ciężko jest kurczę na tego. Czysto, no. No tak, no. Dobra, możemy sforsować, bo mamy sobie pieniądze za bombę. Chodźcie na B. No nie wiem, no ja gościu mi pikuje i daje... Psychopanka, no chyba. Nie mogę. Mam jakiś łatwy sposób na zdobycie kosy. Żaden sposób nie jest łatwy na zdobycie kosy. Albo ją musisz kupić, albo ją musisz wygrać i mieć mega duże szczęście. Albo musisz być takim świetnym streamerem jak ja. Po głowie jest 8 HP. Chociaż tego jednego. Najgorzej zatrzymywać się, bo jak się zatrzymujecie w papsach, to już jest GG. Cześć Azor, witam. Czy możesz zagrać? Nexta całkiem prawdopodobne, że tak. Nie wiem, no gościu prawie co zrobił. No bo Arek, powiem ci, że mega zaskoczyłeś mnie tym donatem. Jakbyś się podpisał po prostu Arek, no to jak najbardziej bym podziękował. Tutaj byłem wręcz zmieszany tym, że jakaś taka osoba do mnie z takim czymś wyskoczyła. Oczywiście dziękuję ci bardzo za dotację w formie 3 zł. No tak jak mówię, każde te pieniążki teraz jak najbardziej się przydadzą na kartę graficzną. Tutaj nie ma dwóch zdań. Pod drewnem. Super. Standard. Palące. Ekstra. Może być CT. Mam jest słaby smoke. Tantuj. Ten CT. CT1. Coveruj się stopernika. Dobra. Może być plecy. Ja jestem w dżungli. Tata jest jeden. Wiadomo gdzie ostatni? Nie. Może być plecy cały czas. Pamiętajcie. Dobra, CT ostatni. Ekstra. Mamy ekonomiane. Są chyba 3 M-ki na CT. A, Drivix mi już. Nie wiem. To co, podchodzimy na A ze smokami? Dobra. Tak, trzeba mieć Prime Azor. Siema, Dart. To kup. Jesteśmy. Co za bieda. Daj, masz pakę. Kabaczek. Dzięki. Co mam z tym zrobić teraz? Najlepiej to wyrzucić za mapę. Plantować. Blue Dragon. Challenge. Słucham challenge'u. Jest standard, jest jeden. 100%. Druga ninja. Przepraszam. Dżungla jeden. Jezus, sorry. A ja przez kabaczka. Zabiłem przez kabaczka typa i kabaczkowi nie zadał demerza. No. Nie, nic mi nie zadałem. CT ostatni chyba? A ja w ciebie strzeliłem, co nie? Nie. No ostatni tak. CT czy nie? CT jest last, tak. To Azor. Trochę dużo, nie? No ale co prawda, to prawda. W Chinach, w donatach ja i w grach. Nawet mam napisane, że zadałem... Zmieniam na full sensitivity, dobra. Słabo, bo mi nic nie zadałeś. No właśnie... Mam 1,29, tak? No to zobaczmy. Dla mnie też dobrze. To w takim razie... Drivix ma bardzo zniekształcone ucho. Czemu? No zobacz, a tu? Dzięki Arek. Jako mistyk Arek teraz wysłałeś. Super sprawa, dziękuję bardzo serdecznie. 10 zł. No dobra. No tam, co chcesz, kurde? Błąd siaty ty, nie ma. Dzięki wielkie mistyk Arek. Ty to co, nie błąd siaty? Ale ja przystojny, on nie. Jaki mam celownik? Już pokazuję. Dzięki wielkie Arek za dychę. Dziękuję serdecznie. Cicho tam. Kod podaję. Jaki kod? Celownika. Proszę sobie zatrzymać i skopiować jak chcesz. Chyba na darmowe fałdolce. Ej, ile się nam daje? Ci zasmukuję na przyjęcie, bo masz spawna. Teraz strzeliłem. Dobra, na full sensitivity. Taki mam challenge. Możesz wysadzić nas. Tylko nie blokuj mnie. Dobra. Czyli na dwie rundy. O ja. Sensitivity na full na dwie rundy, okej. Okay. Ten smok nie wyszedł. A, to jednak A idziemy. Dobrze, to chodź Adrivix. Dobra. Ja pierdzielę. Dziękuję serdecznie Arek. Flashuję ci. Czyli dwie rundy. Dwie rundy w takim razie na full sensitivity. No niedobrze. Powiem szczerze, niedobrze. Ja w ogóle coś tutaj ustrzelam na takim sensitivity. Raczej nie. Chodzę konektorem. Kurde. Jest standard. Nie, to jest bez sensu, naprawdę. I pytanie do Arka, czy to ma być ten, czy to ma być... dzisiaj, czy to ma być kiedy wykorzystałem? Czy chcesz to na karteczkę może? I Blue Dragon kolejną rundę, czyli 3 rundy łącznie. Ta jedną już zagrałem, jeszcze dwie. Nie kupuj tak dużo, Arek, bo wiesz, ja się później nie połapię. 3 rundy jak na razie kupiłeś. Nic nie było. Minus 50 dostał. To daj znać, czy chcesz to odebrać dzisiaj, czy chcesz to na kartkę, bo to będziesz miał w sumie 25 minut na kartce. Czekaj, 15 zł dałeś, to pół godziny będziesz miał na kartce. To tak słabo, no bo mam full sensitivity. Mam full sensitivity, taki mam challenge. Dostałem challenge od Blue Dragona. I mam teraz full sensitivity i ruszam dosłownie tak, ruszam myszką i... No już, dam ci swojego akacza. I widzisz co się dzieje. Jeszcze dwie rundy tak muszę grać, więc... Nie wiem jak to będzie wyglądało, bo nie da się tego ogarnąć. Ewentualnie jakieś one-tapy. Fajne są. CT. Nie da się. Już mnie to denerwuje. Naprawdę, denerwuje mnie już to. Ostatnia runda na szczęście. Bo to co się tu dzieje to jest po prostu masakra. Loa macie obydwoje. Super. Ale ryja ci dał Ferlina. On dobrze daje właśnie ten typek. Dobra, ostatnia runda od Blue Dragona. Masakra, powiem wam. Ej, Stopernik robnie z koła, ha? Jeszcze jedną. Ja pierdzielę. Dobra, ja smukuję karę. ASDsiak. Czyli w takim razie jeszcze dwie. A i jeszcze jedna. Wbijasz rangę, już ci blokada czasowa schodzi, że tak powiem. Dokładnie. Arek, kolejny donate. Dziękuję serdecznie. Na karteczkę. Miesiąc masz na to, żeby wykorzystać. Na karteczkę i ile czasu na to mam, aby wykorzystać? Masz na to miesiąc, czyli do 29 stycznia. No taki sensitivity zabiłem. Exit jeszcze jeden. Ja plantuję standard. coveruje. Dziękuję serdecznie, Arek, za kolejną trójkę. No to będzie już 36 minut tak naprawdę. Plecy. Podam ci to wszystko na kartkę w takim razie. A ty jest? Tak, 60 mniej, 60 mniej. Dobra. No nie, padł. Ja mam zjebany challenge. Jezus. Full sensitivity, 8 sensitivity. Taki super challenge. Ostatnia runda na szczęście. Prawie przez ten challenge nie wygrałem rundy. Idziemy na A? Czemu ja ich nie słyszę? Słyszycie mnie na tym? No właśnie, ja was nie słyszę. Lol. No właśnie, to chodźcie B, chodźcie B. Raszują rampę. Ogólnie, a, dobra. B, no, kurde. Discord się zepsuł. No chyba tak. To słabo. Napraw, moderatorze. Ale to nie wina serwera, tylko... O kurde, rampa. Dobra, na szczęście to była ostatnia runda, bo już bym dłużej nie wytrzymał. Wracamy na stare śmieci. 1.27? 1.29 miałem. Dziwne, bo nie mogę teraz ustawić 1.29, nie wiem dlaczego. 1.27. 1.32, no cóż, no damy 1.27. Wywaliło DC serwery. A, serwery DC wywaliło. Jak na spinbocie, no co najmniej jak na spinbocie. Dobra, Arek, to ja ci w takim razie wpisuję te 36 minut na... Czekaj, 36? Dobrze liczę? Dobrze liczę, 36 minut ci wpisuję na karteczkę. I możesz sobie wykorzystać kiedy chcesz, tak naprawdę na każdą grę, no bo to już jest ponad pół godziny, więc tak naprawdę jeden meczek w CS-a też to wejdzie. Blue Dragon, co teraz? Ten challenge, który teraz dam, nie możesz używać AWD. Czyli tylko S mogę używać, tak? S i spacja. Dobra, okej. S i spacja. No nie. No nie, no. Słyszysz nas na Discordzie? No, nie słyszę. Oj, D użyłem, sorry. Dobra, zblokuję się. Pod drewnem. Kurde, masakra. Nie da się tak, naprawdę. Masakra. Reportujcie Drivixa za gryfy. Nie no, ja zaraz zwiększę cenę za ten challenge. Bo to jest masakra. No ja gram tylko z noża, no bez przesady. Nie, ja zwiększam cenę za ten challenge, bo 1000 to jest zdecydowanie za mało jak... Kurde, Blue Dragon ma już 17 000. Nie, no ja zwiększam cenę. Dobra, gram z noża w takim razie, ale to mogłeś powiedzieć. Skąd jest jeden? No to jest przegrana gra, nie. Dobra, zwiększamy cenę. Zwiększamy cenę w takim razie. Za jedną gierkę w CS-ie będzie to 5000 monet. Za jedną gierkę, no pierdziałek w znaczeniu, za jedną gierkę w Among Us będzie to z 1000, będzie zniżka na 500. A za jeden challenge w CS-ie to będzie 3000 pierdziałek. Dobra. Więc tak teraz to zmieniamy, no bo to jest, kurde, zbyt OP. To jest zdecydowanie zbyt OP. To jest zdecydowanie zbyt OP. Żeby tutaj... żeby to było aż tak tanie. Dobra, gierka w Amongu 500, gierka w CS-ie 5000 i challenge w CS-ie 3000. Ile zagra w CS-ie? 5000. Znowu wywalił Discorda, czy co? Tak. Zrób salto, no co? Brawa, bez przesady. I proszę, żebyś nie spamował. Trzeba troszeczkę powbijać. Paradoks. Popczam widzowie. Że okno. No bo wydaje mi się, że za uczciwą cenę, no, to jest. 5000 to... Też w sumie nie wiem, Może wrócimy z powrotem do 2000. Po prostu będę robił, co miesiąc będę robił czystki, nie? Tak chyba będzie lepiej, żeby co miesiąc robić czystki. Wiadomo, gdzie ostatni? Już nie żyję w ninja. Sody, 50 HP. 2500. 2500. To dam 3000, dobra, to mogę dać 3000. Chociaż challenge 3000, gierka 3000, nie, zostawię gierkę na razie 5000. No bo w sumie 5000, żeby zebrać, to trzeba być na live'ie. Ile trzeba być na live'ie? Jak betujecie, to tak naprawdę jeden live to już macie 5000. Drobny Stopernika, łaha. Więc myślę, że w miarę spoko opcja. Dobra, Arek ma 36 minut, jak coś, na karteczce. Więc na spokojnie. Blue Dragon, słucham, jaki challenge? Czemu nie? Sensitivity na fulla. Dobra, już dajemy. Sensitivity na fulla, już dajemy. Ciach, 8 znowu. No nie. Ja pierdzielę, nie da się. Aha, fajnie, fajnie. Za sajtem jest jeden. Ławka chyba. No nie, z normalnym sensem to bym dał radę, ale tu... Ja pierdzielę. O kurna, gdzie? Masakra. Cześć Filipek. Kiedy byłeś ostatni raz, Filipek? O, halo. No kurczę, jest. Brawo. Dobra. Czyli działa wszystkim wszystko? Reportuję. Tak, to działało. No też działało, tylko mi nie działało. No. Tak, no nie, na sekundę wcześniej wywaliło. Okej. Okay. Nie 1 stycznia. Myślę, że zrobimy, chociaż nie wiem, czy 1 stycznia. Zrobię może Straupola i dacie znać, co o tym sądzicie. Tak, teraz zbieram informacje jak coś, ale będę robił Straupola. Kiedy będziecie chcieli robić restart pierdziawek? 1 stycznia czy 31 stycznia? Jaki restart? Nie. Dodaj jeszcze taką zakładkę jak nigdy. I... Okej. Okay. No dodaj. Dobra. Nie, ale ja na poważnie mówię, dodaj takie opcje. Ale S. Drivix. Zaraz Bukowi się na internet chyba, tak mi się wydaje. Nie ma. No teraz ci znowu ścięło, nie mo i tyle usłyszałem. Nie zacięło. Mi. Nic. W oknie jest jeden. Nawet w kuchni. Live'a Red Bull. Co? Co tam Blue Dragon? No usłyszysz, no ścina cię czasami, może mikrofon coś nie łapie. Super. Ojejciu. Wydam B. Ty, jest tu? Co za psychopata? 1B podobno. Może być już kuchnia. Wbijamy się A. Wbijamy A, tak? Dobra. Jest na sajcie. Super. Ostatni B. Może być short, może być short. Nie, może być short. Uważajcie. Dawaj, ja coveruję. Super. Short będzie, short. No albo under. No albo under, no ale... Nie, idzie kuchnia. Zacząłeś znowu grać w CS:GO, jak ci idzie? 21 pierdziałek na 36, no to gratuluję, Arek. Spokojnie, jeszcze chwila i będziesz miał... Jutro jest live, dopiero później. Tak, tak, jest, jest, normalnie. W pojutrze raczej nie będzie. To na PW opiszę sytuację. O, co na PW? To po live na PW opiszę sytuację. Jasne. I nagle bombka będzie. Nie, no właśnie, bo nikt w tym nie dostał. Brawo, strzel ci się, jeszcze połubie. Na koniec. Jakby nie strzelałem, to ten dom jest... Ej, w ogóle ustawiłem sobie kolorowy czat. Tak jest fajnie teraz. Kupiłeś Prime'a. O, no to pięknie. Nie ma sprawy. Jak kupiłeś Prime'a, to powiem ci, że bardzo ładnie. Trolek już ma 2000 pierdziałek. Spoko. Palący jest jeden. Baceta, cofnął. Druga ninja, 100%. Od razu leży. CT. CT cały czas. Ty, plecy tam chyba idzie od rampy. Schody. Leży schody? Nie, konektor jest. Konekt, coś takiego. Patrz co to na... Schody zeskoczył. Palące jeden. Wydaje mi się, że to jest za małe sensitivity. Tam. CT, no dam sobie 1.30. Ale wziąłeś ją przecież. Dropnijcie Filinie może. Ale ona... Chyba tylko ostatnio dasz Alkacza? Co? Dobra, nieważne, leć. Daj mu tego kałacha, Nie, no nie musi być. Ale Jezus, byś... My to wygrali na 100%, jakbyś mu dał. A bo to jest last, a ktoś... No nie strzelajcie, posuńcie się. Dobra, już nie ważne, już wiecie. Super. Myszka mi się zacięła, co? Co tam był dragon? Jaki challenge? Super. Idzie w 13. Idzie w 13, nie pogrąży się. Ale co? Gdzie? Jakie horrory polecacie na Netflixie? Harry Potter. Udajesz spinbota. Nie wiem, czy on nas słyszy w ogóle. Ja dobra, ale to będzie teraz pistoletówka. Odpuść mi tą pistoletówkę. A drugi? Kuchnia chyba. No, słyszysz. Leder. Nice. I kuchnia był, tak? Inaczej jak... No, ale już mógł przejść. Odpuścisz mi pistoletówkę? Może być w drugiej rundzie? Albo co to? Czy musi być pistoletówka? A, tu będzie. Daj znać jak coś. Co to? Już praktycznie. Nie wiem, no nie umiem full auto walić takiego całym tym ammo. Czyżby wywaliło znowu? Nie wiem. A nie. Na pistoletówce, dobra. Drivix, naucz mnie dawać dobre full auto i to takim całym magazynkiem. No dobra. Nie ma problemu. Musimy się spotkać. Tak, i będziesz go kierował jakąś ręką ten... Co? Tu dajemy spinbota. No wiem. Jest B? Ty, myszka mi się zacięła, bym mu głowę strzelił. Tak, widzę, że Może być, to że może być. Już mnie prawie ten gość się ściągnął. Masakra, tak skakać kurde z solikiem w dół. Nie są bez głowy. Na blisko masz Filina do prawej. I za sajtem jest ostatni. Ławka coś takiego, a nie, dwóch jest, sorry. Ławka jeden. Kabaczek rage. Super. Wyjebało mnie. Nice try, dobrze było, ładna głowa. Neta mi wywaliła, mówię. Timeout. A, nie mamy. Ale po co? Dobra, mam pomysł. Będziemy obstawiać maksymalnie, nie robię żadnego restartu pierdziałek, ale będziemy mogli obstawiać maksymalnie. Maksymalnie będziemy mogli obstawiać po 100. Tak, nie, maksymalnie nie po 100. To, że mi się myszka zacięła na ale nie robimy żadnego restartu. To już maksymalnie obstawiamy po 100. I tak to zostawiam, myślę. I to będzie dobre. Wszyscy B. Lecę. Obity. Trzymaj się tam. Trzymaj się. Już się nie trzymaj. Obity są. Tam tu jest standard. Kuchnia. Dobra. Kurwa. Pod tobą jest jeden kuchnia, exit. Już za tobą. Shorty sezon. Za filar. Exit. Filar. Dobra, więc mówiłem, maksymalnie filar. Można obstawiać 100, minimalnie jedną. Nie wiedzieć, czy mi nie wyjdzie gdzieś z tej skórki. Dobra, jak ale... masz... Nie wiem. Nie no, nie miałeś jeszcze jednego challenge'u. Wziąłeś tylko jeden. Wziąłeś tylko jeden Blue Dragon. Maksymalnie można obstawiać teraz 100 jak coś. Znaczy, czekajcie. Ja nie robię żadnego restartu. Dobra, jak coś nie ma restartu pierdziałek. Już idą, postanowiłem. Idoma, wszyscy A. Skąd wiesz? Paka idzie trzecia, nie wiem. Do maksymalnie kurwa, można obstawiać teraz tylko 100. Ale flash od zajebania. No mówiłem. Wziąłeś dwa. Nie, wziąłeś jednego z tego co mi się wydaje. Serio wziął dwa? Ale nie pojawiło się powiadomienie, więc ci nie zabrało tych 3000, Arek. Boże, Arek. Dragon, przepraszam. Więcej smoków nie mieli? Okej. Pracy idzie. Wychodzi dżungla. Jeden jest na ninja. Kurde. Ninja. No, ten drugi nie zadziałał, bo ci nie pobrało tych pieniążków, wiesz? Niestety nie widziałem go. Cześć Michu, witam, sorry, że cię pominąłem. Cześć Michu, witaj. Nie gramy jako? Gramy jako. To fajne jako. Dostałem mu impejka. Jak się cieszę. Jeden mit. O kurde. Jeden apsy, paka apsy. O, teraz odebrałeś jak najbardziej. Jeden. Teraz odebrałeś, dobra, no to gramy. Full sensitivity. Konektor. Ja pierdzielę, na tym 8 sensitivity nie da się strzelać. Dwóch. Kanapka chyba. Masakra. Naprawdę, kto wymyślił ten challenge sensitivity, niech spłonie żywcem. Masakra. Tak, jeszcze jedno może, co? O nie, bo już wy macie ten. To w tej ma być full sensitivity, dobra. To zrobimy, że w tej full sensitivity. Dobra, mamy 8-0. Gramy w tej w takim razie, na fullu. Ja pierdzielę. Zagrajcie sobie tak kiedyś na 8. To jest porażka, naprawdę. Ej, przyjdziecie na to, czy będę solo? Kurde, Filipek, co jest? Ja pierdzielę, dzięki ci wielkie. Co się dzisiaj z tymi donatorami dzieje, nie? Ja pierdzielę. Co się dzisiaj z wami dzieje? 20 złotych. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo serdecznie. No jeszcze co prawda jutro jest live, więc nie ma żadnego problemu. Mogłeś to zrobić jutro, ale dziękuję jak najbardziej za 2 dychy. Dzięki wielkie. Pytanie, czy chcesz to na kartkę, bo powiem szczerze, że troszeczkę ten live będzie trwał. Jeżeli chcesz, no to oczywiście może on trwać dzisiaj troszeczkę dłużej. Natomiast jak chcesz, to możemy dać ten twój czas na kartkę i będziesz mógł sobie wykorzystać 40 minut przez miesiąc tak naprawdę. Ja mam pakę jak coś. Ostatni jest na Ja go zabiję. To Filipek, pytanie do ciebie. Czy dajemy ten swój czas na kartkę i piszemy go tutaj i będziesz mógł wykorzystać go przez miesiąc? Czy chcesz, żeby live dzisiaj był przedłużony jeszcze od ciebie o 40 minut? To jest pytanie do ciebie. Jakbyś mógł napisać na czacie, co chcesz zrobić. Teraz zabijam kabaczkę, gdzie jest? Guzik od DPI. No ja też mam guzik od DPI, no ale nie będę ustawiał na guziku od DPI, że chcę mieć kurde 8000, czy tam ile teraz mam, bo to jest masakra. Na kartkę chcesz, Filipek, okej, spoko. Teraz B będzie. Na kartkę, hip. No to przez miesiąc będziesz mógł wykorzystać. Do 29 stycznia będziesz mógł sobie wykorzystać ten czas, więc nie ma problemu. Tak naprawdę na każdą grę, może to być CS, może to być no, każda gra, która będzie trwała około 40 minut. Więc tutaj nie musisz się przejmować. Na rampie? Dobra. To jest na dysa. Tak więc wpiszemy ci to na karteczkę. I tak jak mówię, masz do wykorzystania, możesz to wykorzystać w ciągu tak naprawdę miesiąca, więc nie ma problemu. 50 mniej. Ej, ja grałem 2 rundy teraz, zagadałem się i grałem 2 rundy na full sensie. Ja pierdzielę. Plantuję. Zagadałem się. To przez tego donate'a od Filipka. Dzięki wielkie, Filipek, jeszcze raz. Filipek. Napiszę taki nick, jaki wysłałeś donate'a, żeby się nie pomylić. Ale dziwne. I to jest 40 minut. Czemu on to wiedział? Co to? Dzisiaj mamy 29. Może dlatego, że ma cheaty? Takie info. Jebało mi to trochę wallhackiem. Tak w chuj. No właśnie nie. Challenge ma kosztować dużo, żeby... No tak zajebało. Zaleciało takim gównem. Gównem wallhackowskim. Challenge ma tyle kosztować, żeby łatwo go nie było zdobyć. Bo to psuje grę tak naprawdę. Tak to byśmy już dawno ten meczek wygrali, ja tu kilka rund przetrollowałem. No, chociaż teraz też trolluję, kurde. Nie umiem się przyzwyczaić do tego sensa. Na tym shifcie, co za pal! Jak Filip dostał ode mnie pierdziawki? Jaki Filip? Buchander wskazał. To znaczy Filip sobie kupił te pierdziawki wtedy, kiedy jeszcze można było je kupować. Bo tylko w pierwszy dzień przez kilka godzin można było kupować pierdziawki. I kupił je za 150 zł, więc no. Ale szybko usunąłem to, żeby pierdziawki nie były pay to win. To szybko usunąłem możliwość kupowania pierdziawek i od tamtego czasu nie można ich sobie po prostu kupować. Ciężko jest zdobyć 5000, to znaczy 5000 to jest w przypadku gry. Ale teraz jak maksymalnie można obstawiać teraz 100, pamiętajcie. Ja te ceny teraz zmniejszę. Jak maksymalnie można obstawić 100, to myślę, że można te ceny zmniejszyć do troszeczkę mniejszej ilości. Mówiłem lewo. Cały czas mówiłem, że dobra, jest lewo. Dobra, ale możesz się zamknąć, jak się wyjebałeś. No bo słyszałem go, to mówię. Dobra. Zmniejszymy gierkę w CS-ie do 3000, powiedzmy. Dobra. Gierka w Amongu 500 zostaje, a challenge będzie kosztował 2000. Challenge będzie kosztował 2000. I tak już to zostaje na razie. Nie będziemy robić już większych zmian tutaj. Czyli gierka w CS-ie 3000. No dlatego, że są 3 flesze i 2 jest już. I no to jest, a bo 3 jest. Challenge 2500 i 1 runda w Amongu 500. I tyle. I tak zostawiamy. Będzie dżungla. Rampa. Rampa 1. Cały czas celowany chyba. Celowana rampa cały czas. Koszuję rampę. Nie macie chyba paki jeszcze. Nie mamy. Jest w apsach. Dobra, nie wychylajcie. No to jaki challenge? Słucham, Dragon. Tetris wszedł. I pałac wychodzi. Pałac też wychodzi, no. Nie wyszedł z pałacu. Lecić leży, pałac ostatni. Pałac, no... Celowany, wcelowany. Dostał, dostał. Sensitivity na najwyższe. Na najniższe. Ktoś AWP? Ja mogę. Dobra. Dzianeki. Dałeś mi to? Chcesz MK czy? Dobra, na najniższe, tak? Nie da się tak, na najniższym. Nie da się tak. Ja się nie obrócę już, nie ma szans. Patrzę aparty. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, panowie. Ja pierdzielę, widzowie. O, jeszcze jeden się skampił z paką. Paka na B. No apsy. Dobra. Podchodzi apsy. Podchodzi stopernik. Nie no, to jest nienormalne. Nice. Super. To jest nienormalne, panowie. Ekstra. Uff. Ja pierdzielę. Tak się nie da. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Które bym wolał? Low czy full? Żadne, kurde, swoje. 1,30. To jest moje sensitivity. Tu się jedynie dobrze czuję. Ani na małym, ani na dużym się nie czuję dobrze. Ja pierdzielę. Dobrze, że ten challenge kosztuje już teraz 2000. Ja pierdzielę. Blue Dragon chyba wszystkie pierdziawki wykorzystasz. Raz B. Słucham. Jaki teraz? Teraz na full. Dobra, to następną rundę w takim razie na full damy. Ile ty masz jeszcze tych pierdziawek, Blue Dragon, kurczę? Bo wydaje mi się, że ty masz nieskończoność. Top 5 jest podobno. Super. Under jest. Under, dobra. Super, mi się wycofałeś. Ostatni under. No Boże, już apsy idzie. Apsy już idzie? Albo mit, albo apsy będzie. Mit czysto chyba. Czy apsy, no. Jaki smoke poleciał? Może wychodzić. Gdzie jest? Nie pojedynczo. TV room. Ucieka, tak? No a? No to wychodzi. No, chyba tak. Jakie CTR? Uwaga, na IT leci. Rampa już. Dobra. Dobra, Blue Dragon. Dwa razy? To ma być? Raz odebrałeś. Dobra, mamy full sensitivity. Okej. Po full dajesz na low. Dobra, to teraz mamy full. Teraz mamy full sensitivity. I po full daję na low. No dobra. Okej. Srane są te challenge, naprawdę. Ile ty masz jeszcze tych pierdziałek? Blue Dragon. Kurde, ile ty tego masz jeszcze? Jaka jest broń, której najbardziej nie lubisz? Chyba SG. Chyba SG. Tej broni chyba najbardziej nie lubię. I AUG, no. SG i AUG. Ale oni tak preferują z tych digli, nie wiem. Rampę masz. Na blisko. PKB? Nie, jest tutaj. I teraz na low, dobra. Oni eko w ogóle ugrali. Dodajemy teraz na low. Drivix, drapnij MK. Drivix. Już. Tutaj. Kurczę. Masakra. Nie, zamieniać przycisków nie zamieniam. Ani na klawiaturze, ani na myszce. Ja pierdzielę, jakie challenge są zesrane. Nie da rady tego by upilnować. Zobaczcie, nie da się nawet przesunąć tej myszki. AD tylko tutaj. Rynek nawet odebrał challenge. Nie no, masakra. Dobra, ja najpierw robię ten challenge od Blue Dragona. Ten z małym sensitivity. Kur... Nie, już mnie to denerwuje, naprawdę. Zagraj rundę bronią, której najbardziej nie lubisz. Super. No to dobra, to chociaż tyle, że mogę zagrać bronią, której najbardziej nie lubię. Może nikogo nie zabiję, ale przynajmniej zagram, a nie będę robił takich ruchów, jakbym nie wiem. Ja się pytam, ile Blue Dragon ma jeszcze... tych pierdziawek. Ma ten Discord wreszcie. No ja was słyszę, więc nie wiem. Też was słyszę? Nie, bo Red Bull jak pisał na czacie. On jest zmutowany. Aha, 5000 ma jeszcze. 6000. Miałem zagrać bronią, której najbardziej nie lubię, kupiłem MK. Którą praktycznie, to jest moja druga ulubiona runda. Przepraszam, Gierzyn, zaraz zagram augiem. Sorry, Gierzyn. Bo zanim on napisze info, to nie zdążę. Nie, najbardziej nie lubię auga i SSG, tylko SG, przepraszam, nie kupię SG. Apsy pod drewnem. Apsy pod drewnem. Nie wiadomo gdzie jeszcze. Ninja. Ninja jeden. Kurde. Ale przynajmniej wydupi go. Jest. No dobra, zabił go ktoś, nieważne. Dobra, to teraz zagramy augiem? Nie, nie stać mnie na auga. Dobra, zagram bez kewa augiem. Jak zabijesz coś z tej AWP, no to może wygram. Cześć Pasa, tak, witam. Witaj. Rampa wychodzą. No. Blue Dragon kolejny challenge. No nie. No to niezły challenge. Dobra, słucham Blue Dragon. Jaki challenge? Na ostatnią rundę to będzie challenge. 15-15. Poczekaj, muszę pomyśleć. No nie wiem, czy zdążysz. Na ostatnią rundę. Chociaż możliwe, że wygrają już teraz. Dostał pół HP. Super, dzięki za grę. To ja robię losowanko. Ja nie chcę grać. Ciach. Dobra. W takim razie robimy losowanie na następny meczek. Tak więc proszę bardzo, już zrobimy losowanie. Kto chce, oczywiście może wykupić sobie miejsce. Jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość pierdziawek, jeżeli nie, no to krzyknij, chcę grać. I wtedy będę losował po prostu 4 osoby chętne do gry, więc naprawdę można dzisiaj... Jest dzisiaj duża szansa na to, że zagracie. Tylko muszę jeszcze zmienić czas, bo oczywiście gramy do za 15 pierwsza. Gierzynek przedłużył, tak, więc tak będziemy grali. Myślę, że tak, że oddam ci te pierdziawki Blue Dragon. Tylko jaka to była komenda? Poczekaj. Muszę ogarnąć, jaka to była komenda i za chwileczkę ci to przekażę, te pierdziawki, które nie wykorzystałeś. Jaka to była komenda? Add points. O, ktoś coś wziął. ASDsiak odebrał gierkę. Słucham, jaka to ma być gierka? Znaczy, dla kogo? Ile tam wydałeś na ten challenge? 2500, tak? Challenge kosztuje 2500 teraz. 2000, dobra. 2000 kosztuje challenge. Czyli oddajemy Blue Dragonowi 2000. No bo nie wykorzystał swojego challenge'u. Dobra, w takim razie losuję 4 osoby. Przypominam, że losuję 4 osoby, chociaż no tutaj Deblocked odebrał i odebrał również ASDsiak, więc losuję już tylko 2 osoby. Punkty dostałeś. Punkty powinieneś zaraz dostać na swoje konto Blue Dragon. Dobra, oddałeś jak coś. Oddałem ci już, więc git. Tak więc ASDsiak musi powiedzieć komu? Aha, Red Bullowi, ok. Idę blocked. Red Bull, gdzie jest Red Bull? The Blocked jest, oczywiście już go zapraszam i Red Bull jest tutaj. Tak więc te dwie osoby grają na pewno. I teraz przypominam, że trzeba mieć Prime. Losuję 2 osoby chętne do gry, tak więc pierwszą osobą, która wygrywa jest to Firlina, więc gratulujemy Firlinie jak najbardziej. I drugą osobą, która wygrywa gierkę na następny, no następną gierkę po prostu. Cześć Tadzio, witam. Jest to Kabaczek, więc w sumie dużo się tutaj nie zmieniło, zamiast Stopernika będzie grał po prostu The Blocked. Dobra, Kabaczek i Firdina, takie osoby oczywiście zapraszam. Tak więc zamykam w tym momencie no wygrałeś losowanie, możesz oddać, ale to na szybko. Możesz oddać, ale na szybko. Ale wygrałeś losowanie. Więc daj szybko znać, co z tym faktem robisz. Jak coś, to wylosuję za ciebie kogoś innego. Nie obstawiaj, tylko zagrasz, tak? No to chodź. To szybko. Wbijaj. Razem z Red Bullem. W takim razie. Red Bull i Kabaczek. To są 2 osoby, które... Jaki masz mikrofon i ile godzin dostaje się... I za ile godzin dostaje się Overwatch? Mikrofon Blue Yeti, standardowy Blue Yeti. Dodatkowo mam tutaj radiusa, czyli uchwyt taki mocujący specjalnie pod Blue Yeti. No i ramię służące trzymaniu tego mikrofonu, żeby tak, o, nie spadł nagle. No łącznie ten zestaw kosztował mi około 1400 zł, 1300-1400 zł. No nie daje on 100% od siebie, ale daje około 80% ze względu na to, że nie mam wygłuszonego tutaj jakoś specjalnie pomieszczenia, więc też to nie oddaje od siebie oczywiście 100%. No 100%. Czy zagram kiedyś w Garys moda? No nie zagram raczej, chociaż możliwe, że jak ktoś przedłuży, no to będę miał szansę wtedy zagrać. Więc całkiem możliwe, że tak właśnie będzie. Czekamy cały czas na Red Bulla, ale jeżeli Red Bull by się nie odezwał, no to ASDsiak musisz tutaj na czarną godzinę kogoś innego sobie wybrać. No bo tak jak widzisz, on nie reaguje na nic, więc jakbyś mógł też kogoś na czarną godzinę. No. Wybrać. Ile trzeba mieć godzin na Overwatcha? Z tego co mi się wydaje to 500, ale nie jestem pewny. Na pewno 150 winów przynajmniej. Ranga Gold i chyba 500 godzin. Ale to nie jest tak, że wbijesz 500 godzin i nagle o siup, masz Overwatcha, super wszystko. Tylko ja chyba miałem 512 albo 516 jakoś tak i to nie jest tak, że od razu dostajesz, że to jest nie wiem takie wow nagle, że masz super informacje, ekstra, wszystko super. Tylko po prostu to jest przydzielane losowo, w znaczeniu nie, że losowo, że możesz mieć silvera, tylko chodzi oczywiście o to, że możesz to dostać w 500 godzinie, a możesz to dostać też w 520 godzinie, więc nie ma tutaj ścisłej reguły. Nie ma pojęcia, nie ma problemu w znaczeniu. Skąd to znam? Skąd znam tą grę? No po prostu no, raczej to jest jedna z takich bardziej znanych gier. Nie grałem nigdy, no ale znać znam. To co ASDsiak? Komu oddajesz? Szybciutko. Maksymalnie można obstawić 100 teraz. Już nie można obstawiać 500. Maksymalnie można obstawić tylko 100. Taka tutaj informacja dla tych, którzy grali. Maksymalnie można obstawiać 100. Blue Dragon, proszę, nie spamuj tak. Maksymalnie 100 można obstawić. A ja czekam na ASDsiaka, żeby powiedział, kto ma grać, bo cały czas czekamy na tą informację. The Blocked i Firdina. Nie, nie oglądałem Papryka. Trolek ma zagrać. O, no to dobra, to zagra Trolek. W takim razie Trolka tutaj zaproszę, tylko jaki Trolek ma nick? To jest dobre pytanie. Jaki nick ma Trolek? Po prostu Trolek. No to zaczynamy. A jednak nie zaczynamy. Wywaliła kogo The Blockta. Ale już go szybko dodajemy na nowo. Jamal? Dzień dobry. Wiesz jak ma powiedzieć? Że się oscamowany. Dlaczego? Bo byłem przyzwyczajony do obstaw 500. A widzisz? Nie, to jest zbyt OP, powiem ci, bo jak już ktoś sobie wbije kilka tysięcy, to później wygrywa po 1000 i tak naprawdę challenge za challenge'em leci i widzicie, no teraz ledwo co wygraliśmy ten mecz. I tak tam mogę wszystko no teraz kupować. Tak, no. Ja obstawiam to tak dla ten, po prostu dla miejsca w, w topce i tyle. No i dobrze. No dobrze, dobrze. To kiedy będzie CS? Wydaje mi się, że trochę pogramy w tego CS-a. Później możemy zagrać chwilę w Amonga. No skoro przedłużyłeś na Fall Guysy, no to wiesz, to spoko. Jak chcesz, no to możemy ci to wpisać na kartkę i na przykład umówić się, że ostatnie 30 minut na przykład zagramy w Fall Guysy, nie? Jak chcesz, mogę ci ten czas wpisać na kartkę i sobie go wykorzystać kiedy chcesz, a możemy też grać tak jak chcesz po prostu swojego czasu. Blue Dragon na pierwszy meczek, a potem Kabaczek. Czekaj, bo nie słyszę, bo gra muzyczka. Jaki ty chcesz ten challenge? Diglem w pierwszej rundzie. No nie, no pierwsza runda jest dla tego, dla Blue Dragona. Druga runda jest dla ciebie. No to zagraj kołachem albo M-ką, zależy gdzie. W drugiej rundzie? Tak. Nawet jeżeli przegramy. No jakby jak będziecie stać, to tak. Ale jak nie, to... No, to co? To najdroższą broń, na jaką cię stać. Najdroższą broń, na jaką mnie stać, bez kewa. Zaczyna się zajebiście ten meczek. Blue Dragon bierze drugi. No to po prostu grasz diglem w pierwszej i tyle. Aha, czyli w pierwszej mam zagrać diglem, dobra, okej. Okay. A to jaki na drugi? O, dobra, jest już Filina. Dzień dobry. Będzie na przykład tak, że kolejka plus wybór mapy? Zrobisz kiedyś coś takiego? Ale że co? Że w sensie jak ktoś kupuje bez kolejki mapę, nie? No. W sensie kolejkę w CS-ie. No. Będzie dużo droższe plus wybór mapy. Powiedzmy za 15 tysięcy, nie? Luks. To drogo 15 tysięcy za wybór mapy. Ale to jest w sumie dobra opcja. Może nie 15 tysięcy, bo to jest za dużo, ale tak jak na przykład kosztuje 5, to z wyborem mapy za 8, o, na przykład. Co 5 kosztuje? Nie, 3 chyba teraz kosztuje już. Ale czemu ty zmniejszasz obstawianie i... No, żeby było trudniej. Blue Dragon, Kabaczek pierwszą rundę, a potem raz low, raz full. Dobra, okej. Okay. Czyli na 3 rundy mam już ustawione. Nieważne. Zapowiada się naprawdę fajny mecz. Już na 3 rundy pierwsze mam challenge. To dobrze. Najpierw gram diglem, potem gram na full sensitivity, nie, na low sensitivity, a potem na full sensitivity. No ja właśnie nie chcę robić takich, żebyś ty sobie zmieniał jakieś ustawienia, bo to bez sensu jest. To jest masakra. Na low nie da się zrobić nic tak naprawdę. Jakieś one-tapy jeszcze się da, ale jakieś sensitivity... No, one-tapy się da, nie wiem, jakąś bronią, którą nie lubię też, no. No, na przykład nie wiem, żeby scoutem zagrał, bo ja nie widziałem, żebyś ty kiedyś scouta w ogóle w grze kupił. No. Dobra. 10 tysięcy wybór mapy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Zależy po jakiej stronie. Nie, no to a jeden challenge tylko. Albo sensitivity, albo broni. Nie ma tak, że dwa w jednym. Zdjęcie Drivixa. Siema Wiktor, cześć. Co tam słychać? Nie patrz na moje profilowe w CS-ie. Zabieranie danych osobowych, podszywanie się. Nie, no spoko. To co ja na swoim smurfie robiłem. O, no właśnie. Cześć, właśnie witam. Jest trudniej na tych meczach. No, to albo jedno, albo drugie. Albo, wiesz, najdroższe te, albo sensitivity. Zastanów się jeszcze. Bez sensitivity, tak? I mam zagrać z najdroższej broni bez kevlara. Przez dwie rundy, tak? Przez dwie rundy to chcesz, żebym tak zrobił. Dobra, to tak zrobimy. Przez dwie rundy. Mam co? O nie. Dobra, nabijemy sobie troszeczkę tutaj na statraka. Tutaj na M4 SC nie nabije statraka. Na pewno. Jak w pierwszej? W pierwszej przecież Kabaczkowi dałeś. A że w twojej pierwszej, tak? O to chodzi. Kurde, ale mieszacie. No jeden jest taki spokojny. Na kosy nie chcę walczyć, tylko na walę. Dobra, to w takim razie pierwsze digiel. Te rozgrzewki 1 na 1 są słabe moim zdaniem. Mhm. Pierwszy Grand z digla. Wlałem, dało się z Negewa nawalać. Ja idę B. Ej, tu. Ja też zagram. W twojej pierwszej, dobra, dobra, w twojej pierwszej. Albo mi da pójdę, jeżeli w taki sposób mamy grać. Raczej nie. Może tu bardziej chodzi o sprzęt. Dużo B, dużo B. No to macie swojego digla. W twojej pierwszej, czyli teraz gramy najdroższą możliwą bronią. No będzie mnie stać. Myślę, że będzie mnie stać maksymalnie na Famasa. Chociaż możliwe, że będzie mnie stać na M-kę. Wszystko zależy, czy wygramy, czy przegramy. Mamy 2 na 2, no 2 na 1, czyli raczej przegramy. Już side chyba. Cześć Reddik, witam, witam. Na pewno kuchnia drugi. Drugi kuchnia. No już nie masz pauzy. Nie zdążysz. Nie, i teraz musisz na low sensitivity tak zagrać z AVX. Ale to dobrze, bo i tak mam eko. To nie, 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 właśnie nie. Najgorsze jest to, że muszę zagrać najdroższą możliwą bronią, którą mogę kupić. Bez kewa oczywiście. No to fajne eko zrobię, no. ASDsiak jeszcze mnie dobija. Super. W drugiej wyrzucasz swoją broń poza mapę i kupujesz najdroższą znowu. Chciałem ci pomóc w nabiegu. Aha, że wyrzucam swoją tą, którą zasejwuję, tak? O to ci chodzi? I będę mógł mieć kevlar w drugiej. Czyli co, tą, którą zasejwuję, wyrzucam i znowu kupuję najdroższą, tak? O to ci chodzi? Z kevlarem. No to dobra, okej. Okay. Ej. No dostał, dostał. Ale oni AD robią, spalone. Nienawidzisz Auga Drivix? No nie lubię, ale czy nienawidzę? Dzisiaj ASDsiaka z niego zrobiłem. Dobra, czyli teraz mogę grać z kevlarem i najdroższą bronią, czyli tak. Co teraz możesz zacząć? Z kevlarem i najdroższą bronią. Później do ASDsiaka. Nie, koment takich nie ustawiam, ASDsiak. Takich koment nie ustawiam. Rampą wyszli już. Już powiedziałem, że koment i zmiany tych bindów jakiś tego nie robię. Coś innego musisz wymyśleć. Czy ja lubię, kiedy jesteś na czacie? Lubię, kiedy jesteś na czacie, ale nie lubię, kiedy kupujesz challenge i takie z dupy. Ale chyba to na tym właśnie polega. Dwóch obitych. Jeden ma 10 HP, a drugi 50. Ostatni 50. Standard. Ostatni ma 50. Chyba ninja. Powinien mieć 50. Super. Bioszka łachu. Tak, będę nic nie zmienia, nic nie robię. Ten challenge był dobry, w miarę okej, ten jeszcze tak. To słucham, ASDsiak, jaki od ciebie ma być challenge? Oprócz tej komendy oczywiście. To jest ten, podróba. No podróba. No to jak strzelasz, to S. W znaczeniu, że mam robić coś takiego, tak? Czyli jak strzelam, to mam się cofać. O to ci chodzi. No to spoko. Smoki. To jak będę strzelał, to będę trzymał S. Dzięki za... Tak jak będę strzelał, to będę trzymał S. No dobra. Chodzą chyba shortem. Ale mam w sumie do ogrania, będę przy ścianie. Pod oknem, no. Wiesz, na coś się tak nie da. Ojoj, już B wchodzą. Ej, dżungla jest! Jeden już B jest na sajcie. Ostatni B site, 100%. Zaplantował standard. To ma głupić w CS za stówę. No jakiegoś fajnego akacza. Jest filar. Bardzo bity filar. Super. Blue Dragon, kolejny challenge. Słucham. Jaki challenge teraz od Blue Dragona? Czemu mam lagi na live, jak masz i piątkę 9. generacji i GTX 650? Nie, to raczej dobry masz komputer jak na live, tylko... Ale to co, wywala ci internet? Masz jakiś zielony... Znaczy masz czerwone łącze, czy co? Czy klatki ci się gubią, bo masz czerwone łącze, czy... Teraz challenge? Zagrajcie mi da z tą AWP. I teraz Blue Dragon wziął challenge. To niebieski idziesz na mida. To mogę piknąć, że mam piknąć shortem. Co masz za challenge, Drivix? No nie wiem, nic nie napisał jeszcze, więc tą rundę gram normalnie. Mocno idzie. Mid dużo bardzo. OBS jest na zielono, net dobry. No to tutaj w takim razie chodzi o... najprawdopodobniej będzie chodziło o coś, czym streamujesz. Streamujesz kartą, czy... Nie! Czy prockiem? Ferlina. Paczki jest minus 40 jakoś. Brawo, bo Benedict tam potrzebowałem. No bo... Ten nate wybuch akurat jak Ferlina miała low HP. Ustalmy, że masz jeden ammo każdej broni. No to low nie było aż tak. Potem wyrzucasz ją w następnej rundzie. Nie no, to dajesz challenge na jedną rundzie. Skam, czuję się oscamowany. Jeden ammo w jednej broni, okej. Czyli taki one tap challenge, ale mogę korzystać tylko... enemy, a nie nas to. No już mam przez ciebie 0 fragów, nie bawię. Dobra, czyli mam jeden ammo w broni. Wysokie ranki, szeryf jest. Życie protko masz 25. Nie wiesz jak to sprawdzić, nie wiesz jak... Nie, bo zamykałem, to też są rady. Coś B? Jeszcze coś B. Dobra. Mam do dupy challenge, więc ugrajcie to proszę. Ten paczki. Under jest. Krzesło i paczki. Under jest. A jeden ma 20. Zobaczysz niestety. A, co normalne masz chyba? Nie, to jest masakra. Masz duże sensitivity? Nie, gorzej. A co? Po jednej kuli z broni. Masz przeładować? Nie, po prostu jedną kulę mogę zużyć. I wywalić. Bez sensu. I wywalić, no bez sensu. Kurwa. No już chuj. Dobra, walić challenge, zabijaj go. Czekaj, na szorcie jest. Kurde, ostatni na szorcie. Leder już jest. Nie, no to nie jest do ugrania. Ale nie powiedział z jakiej broni. Gdzie ktoś umarł? Gdzie ktoś umarł? Kołacha i podnieś, to będzie, że przecież zmieniłeś broń. Umarł tu gdzieś ktoś? Umarł. Dobra, okej. Nejdzik jest. Jak ty masz niby zabić go jednym strzałem? Tu masz AWP. WP mam? O, właśnie. Masz zostanie. O kurde. Nice try. Jak zobaczyć czym streamujesz? W ustawieniach. Jaki masz encoder? Eko gracie? Z takim challenge'em to ciężko. Dobra, eko dawajcie. Tylko to jakieś pistola, coś tam. No. Teraz challenge? Nie wiem, Gierzyn, dlaczego? Teraz challenge. Nie, bez challenge'a, nie mam challenge'a jak coś. Teraz jest challenge gra na eko. Teraz jest challenge graj normalnie i zabij. Aha, mogłem zmieniać bronię. Dzięki, dzięki, że teraz mówisz. Dobry pomysł na challenge. Jak to na wygrasz, miałeś wykup każdy teraz challenge, nie powiedzcie, żeby zająć te kolejki, żeby bez challenge'a gram. To jest jakaś taktyka. Ale to jest challenge na jedną rundę, czyli grasz w jedną rundę tylko, a później wychodzisz. No tak, no to wtedy każdy weźmie na następną rundę i każdy bez challenge, żeby grał czysto po prostu. A dzisiaj już są nowy tydzień jest w ogóle już. No, parę minut temu wyszedł. Więc będę se grał. No ja też. Ma ktoś klawisze funkcyjne na klawiaturze typu FN i w ogóle? No. No. A, no to był NV-ek, no czyli kartą streamujesz. Nie, dzięki. Zdecydowanie tak nie. Pogramy, tak? No. Dobra. Tak. Ja pod FN strzałkę? Zależy którą strzałkę. Byle jaką. No to ja mam rozjaśnianie, klawy, a pod drugą mam... Jezano. Ty masz laptopa? A nie, ja mam mechaniczną klawę. To nie wiem. Bo pod strzałkami ogólnie jest taki skrót, że ci zamienia w ASD. Tak, ja już tak kiedyś zrobiłam i miałam tego naprawić. To jest najgorsze. AWP jeszcze jeden standard. Rampa jeden. Ma jakiś flasha? Rampa. Rampa cały czas. 26 mniej. Kanapka i rampa. Kanapka i rampa. Nie wiem kto to mówił, że jest na sajcie, ale... Ja, sorry. Masz kałacha. No. Nie zdążysz już. Stajwuj. I tak jako nawet dobrze poszło. Stajwuj. A był palas. Zapewne grają. Nie. Jak kartą streamujesz, to nawet okej. Nie, ja nie mam. Jak kartą streamujesz, to nie powinno być źle. Więc nie wiem, dlaczego ci laguje, serio. Może masz niezaktualizowane albo sterowniki karty graficznej, albo nie masz... nie wiem. To jeszcze możesz mieć jakiś problem. Albo niezaktualizowane sterowniki karty graficznej, albo niezaktualizowane OBS do najnowszej, bo ostatnio była aktualizacja OBS-a. Spróbuj sobie pobrać najnowsze aktualizacje i do OBS-a, i do karty graficznej, sterowniki najnowsze. Bo często też takie jest właśnie, że to przez to może tak patrzę jak coś. Wysypał ci się Windows i jak? Pobrałeś już sobie gry, Miłosz? Czy jeszcze? No lewej apsy. No jest. No cześć WMK, cześć, witam. Konektor już jest. Short leży. Konektor pomocy. Mit jest konektem dwóch i ławka jest, ja pierdzielę. No dobra, fajnie. Musi być albo stream snipe, albo coś. Dobra, to jest niemożliwe. No, najprawdopodobniej stream snipe. A masz tutaj? To jest mały. Bardzo mały. Dobra, zakryję ten ekran na chwilę. To jest A w ogóle. To jest niemożliwe. Dobra, nie sejwuję, bo nie ma sensu. Jak co mam odbić? Nie wiedzą o tobie jak coś, bo jest zakryty ekran. Wiedzą, bo już wcześniej widzieli. A, no chyba, że tak. Ale i tak jest opóźnienie. Ale no 10 sekund jakieś. Nawet chyba nie. Jak se weźmiesz... Jaki był twój ulubiony challenge? Jaki by był mój ulubiony challenge, tam gdzie nie gram normalnie, ale nie jest najciężej. No i z jakiejś broni, nie? Z jakiejś konkretnej broni. Żeby nic nie zmieniać w ustawieniach, tylko z jakiejś innej broni. Cześć Donej, cześć. Masz już pobrane wszystko, tylko sama instalacja na nowo trwała 2 godziny. To jaki ty masz dysk? To ty chyba na HDD masz dysk. Dziś dostałeś kompa od wujka. Masz 2 GB ramu. O kurczę, no to nie pójdzie CS. Nie pójdzie raczej CS. Dwurdzeniowy procesor. No powiem ci, może nie pójść. Dobra, muszę coś zacząć robić. wypadałoby. Czterech nam idzie. Czterech mi flashuje? Mhm. Czterech. Nawet chyba pięciu. Będą. Jakich pięciu? Dżungla konek wszędzie. Nie. Nie trafię. Nieważne. Tam o 20. Już nie ma. Niby możesz, ale experience jest lepszy. No, znaczy na jak sobie pobierzesz GeForce Experience, to jest naprawdę fajny program. Tam aktualizacje praktycznie same ci się wyświetlają, żeby je zrobić. W domu masz lepszego. 8 RAM i trójka. A jakiej generacji trójka? Nie wiem, nie potrafię dzisiaj. Poszedł kuchnię chyba. Ta już kuchnia. Jest connect jeden. Piątej generacji. Czekam, aż zaplątuję. CS:GO 120 FPS-ów. No to w sumie spoko. To nie jest źle, powiem ci. Nie wiem, czy on przeszedł, czy tam siedzi. Nice. I on jest kuchnia. Nie, chyba nie stream snajpują. Możliwe, że widzieli po prostu moją lufę. Możliwe, że tak jest. Po prostu. Weź na spokojnie zagraj. Short jest na dragon. Masz przewagę, masz AWP. O, no pakę. A, pakę jest na shorta. Nie masz słonka ani nic. On będzie się bawił z tobą. Defuj, kliknij E, bo możesz sobie na skopie defować. Nice! Super. Pięknie. Okazujecie się na samej górze, no to dobrze. No to tam można przecież pobierać aktualizacje ze sterowników. Sprawdź sobie, czy masz najnowszą aktualizację pobraną. Idę już do. Będziesz wymieniał na SSD. No to tak, to musisz wymienić na SSD, najlepiej M2. Bo wtedy system ci się w kilka minut zainstaluje. Już nie zamykam. Opłaca się tego samego słabego kompa ulepszać? Nie, nie opłaca się. Raczej. Nie, tutaj trzeba wszystko od podstaw, od samej płyty głównej. Wszystko zależy od tego, jaki masz budżet, bo jeżeli masz niski budżet, no to można coś tam ulepszyć, niby jakiś lepszy procesor, jakąś lepszą płytę, pod lepszy procesor, jakąś lepszą kartę. Wszyscy stoicie w gównianych miejscach. Under. Wycofa. Będzie B chyba. Kierujemy, no spokojnie. B będzie. Wysłałeś mi na Discordzie zdjęcie, spoko. Idzie gdzieś. Dobra, ASDsiak nie ma problemu. To po live dopiero zobaczę, Vanat. Za 5 jednak. Ja z jeden blisko dopalaj. Dobra. Okej. Chodzi plecami wyszedł. To jest B. Na 90. Leży jeden. I za fajerami niż las 30. Może być na midzie. A jest. Ty, on nie fair. Fajery są. Spokojnie, 3 na 1 macie. Masz najdy, użyj tego najda. 3 razy. Super. Pięknie. Nie opłaca się kupować padaków. To jest najgorsze, co byś mógł kupić, Bober. Nie kupuj nigdy, znaczy nie opłaca się kupować gotowców, tylko opłaca się kupować składaki. Nigdy nie kupujcie gotowców, pamiętajcie. Nie Drivix, dropnij. Nie Drivix. Nie Drivix. No dropnij. Tak, sterowniki, dokładnie, no klikasz, tak, pobierz to. To jest najnowszy sterownik pod twoją kartę. Musisz to pobrać, tak. I zrobić instalację po prostu, albo niestandardową, albo standardową. Dużo rampa. Jest A. Tupie, to jest fejkin. Dajesz. No, ale części też masz z gwarancją przecież. Ja mu nic nie dałem, nic. Części również masz z gwarancją. Nic nie było. Jak kupujesz nowe części, no to przecież masz z gwarancją. Może nie 3 razy lepszego kompa, ale przynajmniej 2 razy lepszego. można sobie kupić. Ja dopiero dochodziłem do konektora. Za 3500, żeby dawali GTX-a... Jakieś jajko? To trochę słabo. Nie macie cały czas. GTX za 3500 w tych czasach, to powiem ci szczerze, że trochę słabo. Do laptopa jeszcze jak cię mogę, ale... Ale do kompa na pewno nie. Możesz sobie sam uskładać, zrobić składakę, ewentualnie poprosić kogoś. Na przykład na Morele albo na X-comie, jak napiszesz do nich, to myślę, że ci złożą jakiś komputer. A przynajmniej doradzą, żeby coś pomyśleć. Chociaż nie wiem, czy za to się płaci, czy za to się nie płaci. Ale jak napiszesz na jakimś forum, to ci ktoś może złożyć. Ja też ci mogę złożyć w jakimś wolnym czasie. No obecnie na razie nie ma wolnego czasu, więc... No, zająłbym się dopiero tym za kilka dni. Natomiast jakbyś mi podał taki konkretny twój twardy budżet na sam komputer, nie patrząc w ogóle na monitor i na inne podzespoły, no to tutaj mógłbym coś też pomyśleć. Sorry. Możemy jakąś ustawkę, na przykład mida. No, te do gigabajta maksymalnie są te aktualizacje, więc spoko. Tylko, żeby konektorem, żeby się nie blokować na tym, na oknie. Wszyscy mida? No, mida chodź. Rampa. Ej, no co to było? No, ja zacząłem wyjść od nich dalej. Ajaj, konektor. Oj, oj. No dobra, dobra, nie zasrajcie. No działa, znaczy będzie działało, ale mówię i trójka jest, nawet jeżeli to jest... Nie blokujcie, no nie blokujcie. Dziewiątej generacji i trójka jest jeszcze w miarę spoko. Ale i trójka to jest, no... A dlaczego, bo ma challenge? To jest tylko i trójka, nie mam żadnych challenge już. Czy to czas? A coś, duża, no, przynajmniej 3 osoby. No co? Jeden nam idzie. Konek będzie. Mogę zrobić giveaway na jakiś tańszy skin. No mam giveaway na tańszy skin. Ojej, 4 na... Jeden kanapka, 2 Tetris. I 1 pałaca. Dobrze grają. Nie wiem, czy stream snajpują, czy nie stream snajpują, ale grają naprawdę bardzo dobrze. Ale to są wszyscy Polacy, więc mają też komunikację. Albo stream snajpują, albo po prostu grają naprawdę bardzo dobrze. Albo jedno i drugie. Nie wiem też, jakiej generacji jest ta i3, bo jeżeli to jest i3 generacji 3 czy tam 5, ale z tego co mi się wydaje, pisałeś, że to jest generacja 3, to jest mega słaby procesor. No ja miałem i 5 generacji 4 i to był naprawdę... To był dobry procesor, ale... Patrzcie shorta, bo mi do odpuszczony. Ale to jest dalej generacja wyżej tak naprawdę, to jest już jest 4. No. Ten procesor używany kosztuje obecnie między 200 a 300 zł, więc... Tak to mniej więcej wygląda, nie? Więc to nie są jakieś duże pieniądze, a ja na tym procesorze miałem w TS-ie około... No, dobre FPS-y miałem. Bez live'a to było około ponad 200 FPS-ów, więc spoko naprawdę. Na tym obecnie bez live'a mam jakieś 600-700, więc to akurat nie jest do porównania. No ale też ten procesor, który teraz mam, kosztuje znacznie więcej niż ten, który mam gdzieś tam. No, minus 14. Widziałeś co to? Postaram się na ostatnio, nie mam defektu. Zależy od mapy. No na pewno zależy od mapy. To jest pewne. Tak, ja mówię, że tu ja to wyczułam stream sniper. Ja też. 1000-2000 FPS-ów masz. No to ładnie, zdaje się. No już dawno. Dobrze było jakby wziąć ten. Opóźnienie dać mi 30 sekund, nie? No 30 by było najlepiej. Co robimy? Kobrę czy co? No kobrę możemy zrobić. Ale jak on jest stream snajpujący, co nam... To ja... No zobaczymy, no to potwierdzi, czy stream snajpują, czy nie. To chodź za mną pałacę, dobra. Drivix mi też na następnego live, jak będzie CS 30 sekund opóźnienia. No mogę dać troszeczkę dłużej. Tak z 30 może być, no. I dasz zakryć mapę też. Drivix. To pomyślę. No. Stasiu, pamiętam, coś mi to mówi. Coś mi to mówi ten Stasiu, no. Cześć, witam. ASDsiak ma kompa z NASA, no ale ja o tym doskonale wiem. Super, powoli wchodzimy. Jest jeden, konektor, wchodzi. Dżungla jest, kantuje. Kantuje standard. Dobra. Schody i dżungla. W głowie jest. CT1. No i chuj. Albo nie, albo tak. Kibic gdańskiej Lechii, o kurczę, aż dostał... Ile kosztuje ta królowa nabojów, co ty masz? Aż dostał kurczę timeouta, to nie wiem co napisał. Staniał. Nie masz miejsca na dysku C, a na dysku D mam i co mam zrobić? Musiałbyś w ustawieniach tego programu poszperać, chociaż nie. No musisz zwolnić miejsce na dysku C, coś przenieść z dysku C na dysk D. Tak będzie chyba najlepiej, najłatwiej. Jak na święta? U mnie bardzo dobrze. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie minęły święta i po świętach. Dobra, ja dam też spóźnionego tego i wejdę z paku na koniec. No ja ze swojego kompa dałem około 8,5 tysiąca obecnie. No z tą kartą, ta karta na pewno podbije troszeczkę, fajnie, że już mam 3 HP. Ta karta na pewno troszeczkę podbije wartość tego komputera, prawie o połowę. A ja miałem więc w sumie git. Ty możesz zagrać kupik. No za chwileczkę będziemy grali następny meczek, więc możliwe, że będziesz mógł zagrać. Bociek. A, dobra, okej. Okay. To konto YouTube'owe. A to nie jest konto YouTube'owe? Instalacja niestandard... Nie, ekspresowa może być. To niestandardowa jest, jak masz jakieś problemy z kartą, w znaczeniu ze sterownikami. To wtedy tam sobie odznaczasz, że na przykład nie chcesz sterownika dźwiękowego, czy coś. Ja robię zazwyczaj niestandardowe, ale to tylko dlatego, że nie chcę mieć takiej sytuacji, że mam coś zdublowane. Ale ty wydaje mi się, że możesz bez problemu sobie wziąć tą instalację ekspresową, bo to jest taka... Po to ona jest, żeby właśnie robić tą ekspresową. Jak ktoś mniej się zna na tym, może robić sobie tą ekspresową i tu akurat problemu nie będzie. Konektor jeszcze, konektor. Konektor ostatni. 30 HP. Glowa w dwójkę. On też ma glowa. Ajajaj, sody. 3 strzały. Ten Michu jest dobry, ale odpalony raczej nie jest. Nie no, odpalony nie. Bardziej bym powiedział, że stream. Ja rozumiem, Stasiu, okej. Okay. Ja trzeba mieć 2 monitorów, wystarczy telefon. No. Nie, no wywalasz tą tak. Czy za 80 tysięcy to nie wiem, no ale są komputery takie za 50-60 tysięcy bez żadnego problemu. Można taki sobie założyć. Ale to są już takie... O nie, no jaki head. No maszyny. Ale tak naprawdę można i kupić kartę za 20 tysięcy, ale nie wiem, czy ją znajdziesz gdzieś w Polsce. Na pewno będziesz musiał ją skądś sprowadzać, ale tak, żeby znaleźć kartę za 20 tysięcy wątpię. Żebyś znalazł gdzieś na rynku polskim. Są już te Titany chyba. Czekajcie. Titan X kosztuje obecnie 18 tysięcy. Wtedy jak 24 giga. Live'a, to wygraliśmy 2 rundy, RTX 6000. Niby tak. To zajęcie mi da. Możemy ja mówić. Rzuć ktoś zajęcie, rzucimy ścianę na nim, dobrze? Czy ktoś zajęcie? Rzuciłem. Nie mówmy gdzie idziemy, może i tyle. Jak to ci nie doczytuje mikrofonu, kiedy poprawiasz Windows 10? Niemożliwe, że ci nie... A spróbowałeś podpiąć mikrofon pod jakieś inne złącze? Spróbuj podpiąć mikrofon pod jakieś inne złącze audio. W obudowie, bo możliwe, że ci po prostu coś z obudową, w obudowie ci coś pankuje. Bo też bardzo często jest tak, że to o obudowy chodzi. Że niekoniecznie jest to wina komputera czy samych jakichś sterowników, albo sprzętu co najgorsze, tylko właśnie obudowy. Kiedy będzie najbliższy live, nie licząc jutra? W niedzielę 3 stycznia. Connect chyba las. W niedzielę 3 stycznia będzie najbliższy live. Jak chcę przenieść grę ze Steam na SSD, to muszę całe odinstalować. Możesz chyba przenieść pliki instalacyjne, ale najłatwiej będzie całe zainstalować, bo i tak dane masz przechowywane w chmurze Steam, więc tutaj akurat nic ci nie ucieknie, żadne save'y, żadne nic. Więc możesz sobie odinstalować i zainstalować. Oczywiście będzie to trwało troszeczkę dłużej, ale tak chyba będzie najłatwiej, bo nie wiem, czy da się przenieść pliki instalacyjne. Pewnie się da, ale nie wiem, czy jest to do zrobienia tak bezpośrednio ze Steama, czy trzeba było to zrobić no, manualnie. No jak się tupie, no to tak. Dobra, lecimy. Plantuje standard? Kuchnia chyba coś? Sam jesteś kuchnia. No co? Tak, jeden. Zeszuję kuchnię. To już MP5, no to masz MP5. Nie ma kopan, cześć. Drugie jeszcze dżungla, znaczy short. Minus 70 apsy, minus 70 apsy. Apsy. Short i kuchnia. Dostał heada. Short po headzie. Dobra, chyba sejwuję, no. Jest nie, kuchnia jest na blisko. O kurde. To bym wyrzucił. Dropnąłeś czy kupiłeś kosę? Kupiłem. Znaczy, tą kupiłem, a tą dostałem. Nie, nie zasłaniałem. Jutro o której live? O 20. Jutro live o 20. Lepiej chyba mieć pewnego skina niż skrzynkę. Ja bym kupował pewnego skina niż skrzynkę. Windows 7 działa mikro, a po pobraniu dziesiątki. A jaki to masz mikrofon? Może po prostu wystarczy pobrać sterowniki. Nie miałeś na płytce sterowników? Na internecie też można znaleźć w sumie sterowniki, tylko wszystko zależy od tego, jaki masz mikrofon, nie? Tam? To ty chyba? Nie, to nasz, sorry. TT? Mi się wydaje. O, pod drewnem jest. Pod drewnem. Super, CT jest jeden. CT jest. Kto pakę wywalił? Tu mam pobieranie na speed test, a na Steam, no bo zawsze to tak wygląda. Ja na speed teście mam pół terabita na sekundę, czyli 500 megabitów na sekundę, a mi się pobiera maksymalnie 80-90 megabitów na sekundę. Chociaż czasami jest to nawet więcej. Ruskie? To ruskie. Że przeciwnicy ruscy? Nie no, Polacy, oczywiście, że Polacy. Jezu, nie widziałem. To jest tam spane. Do jutrzejszego live PW. Dobra. Za chwileczkę. Dwóch jest obitych. Znaczy ogarnę po live'ie. Dwóch. No, chyba, że cię nie będzie już o tej godzinie, jak się skończy live. Dobra, no to do jutra, Blue Dragon. Do zobaczenia w takim razie. Dzięki, że dzisiaj byłeś i do zobaczenia jutro. Był skępiony na lewo od razu. Nice. Last 50 HP. Na razie, Wanat. Trzymaj się. Fajnie, że wpadłeś. Mikrofon od kolegi. Kolejny z giełdy. I nic nawet rozumiem. To możliwe, że tutaj w serio chodzi o jakieś sterowniki. Chyba, że ci nie wykrywa po prostu. A wykrywa ci ten mikrofon, czy nie? Próbowałeś, nie wiem, patrzeć gdzieś na jakichś stronach, czy ten mikrofon ci działa, czy... A nie będziesz już na końcu. To nie możemy dednąć, ja mam środek sajta. Albo dżunglę mogę dać. Dobra. Dobra, nie ma problemu, ASDsiak. Jeżeli o to chodzi, to nie ma problemu. Nie musisz się tym przejmować. Możesz zrobić tak, jak napiszesz, jeżeli będziesz miał czas, ale nie musisz. Nie musisz nawet tego, serio, bo ja nie będę zły, nie ma co się. Dobrze grałem, panowie, no. Strzelać też dobrze strzelają, więc tutaj akurat... Nie wypowiadam się na ten temat, Miłosz, ale nie jestem przyjaźnie nastawiony. Ławki z Genesis. Wcześniej były kałachy zwykłe. A masz może... Będziesz, okej, dobra. A masz może... Nie wiem, te słuchawki masz jako jedno wejście, czy jako dwa wejścia? Bo jak masz jako dwa wejścia, to spróbuj... Spróbuj, mówię, pod jakieś inne złącza to podpiąć. Tam z tyłu obudowę bardziej. Może podpinasz... Jak podpinasz z przodu, to spróbuj podpiąć z tyłu. A jak podpinasz z tyłu, to na odwrót. Spróbuj podpiąć z przodu. Jaką polecam kamerkę? Tak jakąś nie za drogą. Nie za drogie kamerki są do kitu. Dis. Dzięki za grę. Dzięki za grę. No, wpadłem jeszcze. Ostatnią gramy. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Nie trzeba. Ja na razie chyba. Ło, na czyściec sobie poszedłem. To nieźle. Dobra, to ja się mutuję. I takie pytanie do was, bo widzę, że tutaj jest mało osób chętnych do gry. Czy wy chcecie grać, czy nie chcecie grać? CS-a. Dajcie znać, jak coś. Jeżeli tak, no to... No to robimy losowanie. I czekam. Co to znaczy nie za drogą? Bo może być kamerka nie za droga dla kogoś za 200 zł, a może być kamerka za 500 zł, nie? Ale jak kamerki, no to z Logitecha polecam. Tą, co ja mam, to ja za nią chyba dałem ponad 300, coś takiego i no nie łapie autofokusu, więc w sumie jest taka trochę średnia, ale no. Aha, z tym mikrofonem masz problem ze 3 lata. No to słabo. 65%. Szkoda, że tego nie było widać na wyborach. Ograłbyś Albeokada. No to słabo moto. Może jutro. Zagrajmy w Among Us lub coś innego. Dobry pomysł, chociaż to byśmy musieli grać przynajmniej godzinę w Amonga. Nie, no dobrze było, Trolek. Dwie osoby chętne tylko na CS-a w sumie. To może faktycznie zagramy sobie w Amonga. Będzie lepiej. Bek. Nie, 3 osoby chętne do gry. Stopernik, Trolek i Vanat. No to dobra. No to może jeszcze jeden meczyk w CS zagramy. To ja otwieram poczekalnię dla was. I w takim razie zapraszam, kto ma ochotę zagrać. Może Wasted zagra. Kto ma ochotę tam zagrać, no to zapraszam oczywiście. Poczekalnia jest otwarta, więc możecie do mnie wbijać. No. Stopernika też zaproszę. Kto ma ochotę zagrać, no to wbijajcie, nie ma problemu. Daj opóźnienie 30 sekund. Jutro to dam, bo to musiałbym zmieniać w OBS-ie tak naprawdę. Na YouTubie też bym mógł zmienić, ale nie wiem, czy wyjdzie 30 sekund, czy jakoś inaczej. Jak ktoś chce zagrać, no to zapraszam. Jutro można pograć. Oczywiście, że można pograć, jasne. O kurde, NBK? Czy to jest ten NBK? Czy to jest ten NBK, który nie wchodził tutaj przez rok i nagle przyszedł? Wow. Nieźle. Przestał się odzywać przez rok i przyszedł. Nareszcie NBK. No, to jakby ktoś chciał zagrać, no to zapraszamy. Potrzebujemy jeszcze 2 osób. Gramy z Prime'em, jak coś. Pokaż misję, ale ja nie mam żadnych misji. Nie mam operacji nawet. Ten NBK. Nieźle. Naprawdę nieźle. No nie trzeba mieć, można zobaczyć, to prawda. No to takie są misje. Jeżeli wam to coś daje. To jest dzisiejsza, tak? Nie, to jest pierwszy tydzień. Który to ma być tydzień? Lol, to ma być 5. tydzień. To coś takiego. Takie macie misje teraz. Ci, którzy mają. Jutro, o której odpalam, postaram się odpalić około 20. Jeżeli by był jakiś problem, to maksymalnie 20:30. Wszystko zajmuje Fortnite, w którego nie gram. No to tym bardziej. Widzę, że chyba nikt z nami nie zagra tutaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, miejsce na dysku nie pamięci, pamięć to RAM. Chyba tutaj w 3 osoby, no to nie będziemy grali w tego CS-a, wiecie? Chyba tutaj jednak pójdziemy sobie na Amonga. Tylko pytanie, czy w Amonga będą ludzie chcieli grać. Kurczę. Co się stało, że live był na 21? To mogę wam opowiedzieć na Discordzie. Nie na live'ie. Kurde, w Amonga też nikt nie gra. Coś się dzieje z tymi ludźmi. Kurde, no to może w Amonga chociaż zagramy. No. Może jakoś was zachęcę do tego Amonga. Zagramy sobie na Europie. Na Europie sobie zagramy. Próbuję coś zrobić. Drivix, daj suba. A po co ci sub? Ty nagrywasz coś, czy jak? Ale co mikrofon? Z jakiej marki? Dla ciebie? No Novoxa możesz kupić. Novox jest w miarę porządny. Albo Blue Yeti, jak cię stać. Fall Guysy można, ale Fall Guysów nie będziemy grali przez godzinę 50. Co ty? Tak długo Fall Guysy bez przesady. No to napiszę na Discordzie po live'ie. Nie będę w trakcie live'a pisał. Szkoda czasu. No oczywiście, że jest Discord. To, co się podziało przez ten czas, to nie da się opowiedzieć w jeden dzień. Radzę, żebyś tutaj posiedział przynajmniej kilka dni, to ogarniesz na pewno. Na pewno zapraszam cię do opisu. Chyba nie da rady zagrać na Europie. Spróbujmy na Ameryce stworzyć. Na Ameryce od razu. Dobra, no to co? To ktoś chce zagrać? W ogóle? Czy nie? Chyba nikt nie chce grać. Nie rozumiem tego. W Amonga nikt. Tak, są pierdziawki oczywiście. To w opisie można sobie ogarnąć. Ile zejdzie aktualizacja ekspresowa, a nie standardowa? Podobnie. Myślę, że podobnie. Chociaż jak wybierzesz tylko sterownik graficzny, no to może być szybciej, ale to jest 2-3 minuty maksymalnie. Chociaż jak masz HDD-ka, to może to być 5 minut. Niedługo, naprawdę niedługo. Tyle subów, a tak mało ludzi. Zawsze tak jest. Nie znam osoby, która ma na przykład 2 czy 3 tysiące subów i połowa tych subów to są widzowie, którzy przychodzą. No nie ma czegoś takiego. Większość ludzi, którzy przychodzą, to po prostu zostawiają suba na jakieś giveaway, a potem zapominają o tym, że w ogóle mają suba u mnie, więc... Większość ludzi tak po prostu robi. Natomiast jeżeli patrzę na osoby, które mnie oglądają, to mam naprawdę jak na youtubera, chociaż nie jestem youtuberem, bardziej jestem streamerem na YouTubie. Jest jednak trochę różni, według mnie. Natomiast jeżeli chodzi o osoby oglądające mnie, to 90% osób to są subskrybenci, a tylko 10% to są osoby, które suba nie mają, więc według mnie jest spoko. Bo bardzo często jest tak, że jest albo 50/50, albo 60/40, a tutaj 90/10, więc w sumie nie jest źle. Tak, ekspresową sobie daj, nie ma problemu. Jest jakiś giveaway, no na 2600 subów jest giveaway, tak. Chyba nikt nie chce grać, no Gierzynek jest tylko na Discordzie tak naprawdę. Ekspresową, tak. Dobra, trzymaj się w takim razie, Stopernik, do zobaczenia. Panowie, ja nie wiem, co ja mam robić. Panowie i panie, oczywiście. Nie wiem, co ja mam robić autentycznie. To może faktycznie, Gierzyn, co ty na to, żeby ten twój czas dać na karteczkę i teraz byśmy zagrali w Fall Guysy. Po prostu już do końca live'a. Czyli na kartkę byśmy dali twoje 40 minut, a godzinę i 6 minut byśmy grali w Fall Guysy. Co ty na to? Daj znać, co o tym sądzisz. Jeżeli tak, no to możemy coś takiego zrobić i wtedy byśmy po prostu zaczęli już teraz Fall Guysy. Tylko daj znać, czy coś takiego chcesz. Można tak zrobić. Czy żyją jakieś legendy oprócz ASDsiaka? No oczywiście, mnóstwo jest tutaj legend jeszcze. Jak najbardziej, Dart. I bym sobie na jutro zostawił, nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra, w takim razie będziemy grali do 5 po 12. Czyli te 40 minut od Gierzynka dajemy na karteczkę, a teraz lecimy... Siema. Siema. A teraz lecimy z Fall Guysami. Twój dziadzio, no. Można by tak było powiedzieć. Zmienię oczywiście nazwę streama na Fall Guysy. Dobra. Nie mam miniaturki na Fall Guysy, więc miniaturki nie będę zmieniał. Natomiast tylko nazwę gry zmienię. Ale mnie oślepia to. Jak to Fall Guys przestało działać? O dobra, nieważne. To jest jak z fazmofobią, nie można nic klikać, bo się rozwali. Dobra, ciach, macie tutaj scenę z Fall Guysów. To Geralta sobie weźmiemy, bo Geralt nie będzie potrzebny. Jak już będziesz w grze, to zaproś. Dobra, dobra, zaproszę. Dobra, Gierzynkowi dodajemy 40 minut, jak coś. Jakiś nowy tryb. Slime Survivors. To znaczy? Jak to ustawić? Znaczy nie, bo jest... Taka mapka. Nad play masz show selector i tam... Ale nie włączaj tego. Dobra, dobra. Bo tam jakieś slime będą. No to lepiej nie. A dzisiejszy sklep to jakieś słabutki. Dziwne, że nikt nie chce do Among Us grać. Nikt nic nie chce grać, to jest dziwne. Masakra. Pierdziawki zbierają. Chyba tak. Dobra, gramy. Pierwsza mapka. Tundra Run. Jestem, sorry za kapsa, spoko, nie ma problemu. Gramy w... Fall Guysy i okazało się, że nikt nie chce grać w żadną inną grę, więc... No, tak ci powiem, że jeszcze 20 zł i już będzie stuwa. No, właśnie. Musisz przyhamować. No może i tak. Ale dostałeś. Nie, nie dostałeś. Jak ty to przeżyłeś? O co tu chodzi? No, jak ci nie wywaliło? Wywali lekko, czasem tak mocno, nie wiem dlaczego. Oj. Dobra, tym razem pójdę po boku. albo środkiem. Dobra. Jakie kombo. Ojej, ojej. Dobra, szybko tutaj. Uda się, panowie, uda się. Cholera jasna. Jeszcze, jeszcze, ale będę, będę. Jest, jestem. Nie to, że nie mam co robić z pieniędzmi, ale no... Jak zbierałem przez rok kieszonkowe, no to... Gierzyn ma 40 minut. Filip ma jeszcze 2 godziny i 10 minut. I tutaj panowie dzisiaj Arek i Filipek jeszcze. A to jest mapa eliminacji. I jeszcze z takimi owockami, kurde. To może być ciężkie. Nie, ja spadłem. Nie, najgorzej. Uważaj. Spokojnie. Ja wiem, co robię. Spróbuję skoczyć. Jeszcze raz. O Jezus. No właśnie. Discord obczajony. Widzę takie 2 na 10. A jak umiesz lepiej, to możesz zostać drugim moderatorem. Pierwszym moderatorem jest Red Bull. Natomiast jeżeli znasz się bardziej na Discordzie niż Red Bull i uważasz, że może wyglądać on lepiej, to jak najbardziej... To jak najbardziej możesz zostać drugim moderatorem korygującym. I możesz coś, jakieś tam zmiany wprowadzić. Ojej, same mapy trudne. No właśnie, jak teraz patrzę. A mi się wydaje, że jest bardzo dużo procent szans. No. Pierwsza mapa to jest ta, co teraz była jako pierwsza, bo prawie zawsze jest. Czasem się trochę tylko inna, bo tak to. Często jest. Same badamy lecą. Zaraz pewnie będzie coś innego leciało. O kurde. O matko boska. Dobra, skoro się nie zakwalifikuje i tak to spróbuję. To gra. Wejdź. Dobra. Spróbuję. Fall Guys, mogę kupić i z wami zagrać. Ale kupić, jasne. Ok, super. A jeszcze, godzina, a ile Fall Guysów jeszcze będzie? No, godzina właśnie. O, ho, ho, pokczam, to ile? Muszę sprawdzić, ile mam na koncie, jak nie to dzwonię do mamy, że mi przelała. Bo dzisiaj kupiłem kebaba, Wiktor, jeżeli to będzie ten... Jeśli nasze kebaby nie będą kupić progresów, to wiesz... Przypał trochę. Twój problem. 73 zł, ile progresy kosztują? 50. O, s. Ciekawe, czy będę mógł je zwrócić drugi raz, bo jak tak, to pog. Ale raczej Steam powie, że nie. Dobra, powiem mamie, że ten, bo już raz jej powiedziałem, że kupiłem grę, ale ją zwróciłem i ona powiedziała, że spoko. Czyli teraz powiem, że kupię i znowu zwrócę. I czyli się nie przeruję. Ale już nie zwrócisz. Można zwrócić. Zwrócę, zobaczycie. Albo se wpiszę na YouTubie. Czy da się 2 razy zwrócić? Zwrócić. Bez przesady. Prawie się nie dało. Bo tu fajnie nie da rady ustawić. Dasz radę jeszcze bardziej przejrzyście to zrobić. Wow. A masz jakiś swój kanał na Discord, żebym zobaczył? Środkiem, dobra. długo strasznie. No to jeszcze w miarę długo. Ajajaj. Dobra, zaznaczę, że przypadkowy zakup. Jak będzie się pytać mnie Steam, czemu kupiłem, to zaznaczę, że przypadkowy zakup. To jest mądre. Fall Guysy się chyba szybko pobierał. No. Przelewy. Należy. Kontynuuj. Ale nie będziemy na ciebie długo czekać. Zagramy sobie. Dobra, dobra, grajcie, grajcie. Przecież jest godzina. To dużo czasu. No. Płacę. A czym kupujesz? Blikiem? Blikiem. To wyślij mi donate'a blikiem, to ci kupię jako prezent. 200 IQ. Co tu na to? No scam. A ile ci wysłać? Tyle, ile kosztuje Fall Guys. Ale to po co mi jako prezent, jak sam sobie mogę kupić? Poza tym już za późno. Dobra, nieważne, okej, okej. Chcesz mieć prezent od Drivola? Nieważne. To było mówić wcześniej, ja już kupiłem. No pieniądze zniknęły. Boże, 16 zł na koncie, a było 300. Ja nie wiem, jak te pieniądze idą. No to zobacz, znaczy lepiej nie wchodź tam donators i no zobacz. Lepiej nie wchodź, nie, żeby... Nie zjeżdżaj na 18 miejsce, nie? No, no, no. Wiktor, coś ty odwalił. Nic. Muszę zobaczyć. 18, tak, Wiktor, oczywiście. Za niedługo będzie 15. Oj, dobra, po tym live'ie. Jeszcze... 4 dychy i jesteś w top 15. Ale to znaczy on już jest w top 15. No bo to tylko 80 zł, znaczy co? Are you drunk? No dobra, w koszy... Jak w bibliotece z tym, jak nie mam. O kurde, nie da się! To się nie da. Ej. Nie da się już zwrócić drugi raz. No co za debil. A ty jesteś zakwalifikowany? Ale no ja jestem, gram normalnie. A ty mnie też... Na razie mi bardzo dobrze idzie. Ja już gdzie jesteś? Jutro... A tutaj, to ja jestem za tobą. Nie, Wiktor, ja już czuję, jak jutro mama wraca i pyta się, co się stało z pieniędzmi. Ja oszczędzam i dlatego oszczędzałam przez rok i teraz... Ale ja mam jeszcze ze świąt, ale nie wpłacone, bo proszę mamy, że mi wpłaciła już od tygodnia. Ja ze świąt wydałam tylko 100 zł, no nie od tygodnia, więc wydaję do... W ogóle Drivix, słyszę ci się pochwalić. Słucham. Założyłem sobie kanał na YouTubie. No to słyszałem. I już mam 106 zł. Pięknie, na co zbierasz? Na klawiaturę. Jaką? Jeszcze nie wiem, ale wiem, że 300 muszę zbierać. Wow. Tylko żebyś na fałdolce, nie... To już nie. Czy nic się nie stanie, jak kom będzie działał przez 9-12 godzin dziennie? No mój działa przez... Czasem nawet 14. Muszę odboleć te 70 zł. Ale musisz, wiesz, musisz go wyłączać, bo jeżeli nie będziesz go wyłączał na noc, może być źle. No bo patrz, ty wszystko wydajesz, a ja zbieram cały rok, żeby później mógł wydawać. I tak mi zostaje dużo. Dobra, bo to zapraszam. Proszę, jeżeli masz tylko Prima, to jak najbardziej możesz za mną rangę wbijać. A ci... nie wiem. Akceptuję jak najbardziej NBK, nie ma problemu. Wędliniarz, fajny nick. Witaj. Pobierasz te Fall Guysy? A ja cię zaproszę, tylko na razie jeszcze gramy. Ktoś tam nick teraz, AWP Meister. Dobra. A to dlatego pokazało mi, że gram, a ja się chciałem pytać, kto to gra. Jak się tak wskoczyć, żeby ten... Musisz dobra, nieważne. Musisz ten, co się tak przyciąga. Strasznie mi słabo idzie. Dobra, jednak nie. Cofam. Dobra, teraz... Jakby się dało tutaj. Czyli ty masz już koronkę za wina? Co mam? Nie mam koronkę za wina. Nie mam. Ja Twina nie mam, więc... No niestety. No ale teraz bliżej. To dzisiaj zrobimy wina. Więc no, jak Wiktor, słuchaj, robimy akcję, nie? Jeżeli dojdziemy wszyscy do finału, to tak, my z Wiktorem będziemy wszystkich przyciągać do siebie, a ty będziesz biegł. Ej. Ale ja też chcę wina zrobić. Właśnie. To nie wiem. Kurde, nie potrafię tam skoczyć, nie? Nie, jak już będzie 100 zł, to trochę trzeba przystopować z donatami. No właśnie. Musisz uważać. Ale dobrze, że nie... Coś ci nie idzie chyba z tymi kwadracikami. Dobra, jest. Ja czekam na ciebie. Sam bym tego nie miał zrobić. Gdzie ty jesteś? No tutaj, tutaj. Wejdź, no nie zakwalifikujesz się, tak co powiem. Sad story. Już masz to pobrane, Gierzyn i senior? No. Serio? No. Jakie wy macie kompy? Znaczy ja mam takiego średniego za 2500. Kurde, no i teraz jak to robić? Tak, bo... składamy. No bo jak ty jesteś Wiktor Gierzynek, ja jestem Gierzyn, to teraz co? No, no ale właśnie. No wiesz. To też, no bo nie wiem, no, ciężko jest, no, powiem. Gierzynek to jest Wiktor i mów Wiktor na niego. Kurde. Tak będzie lepiej. No dobra. No, nie. A ty jak się nazywasz? Ja jestem Igor. Dobra, Wiktor Igor. Bracia. No nie moja wina, że nie było cię na live'ach miesiąc. Jakich live'ach? Drivixa. No właśnie. A. Nie no, może no, miesiąc nie. No przyznam. Kilka tak samo jak dni. Na dworze. No, 2 miesiące na dworze. Nie. A nie. A nie. Co nigdy nie. Chyba, że do babci, ale tak to... Albo do sklepu. Kurde, nie ma tak, sensu prime jest, pogoda, ale jest na stałe, dokładnie. Masz za 21 poziom, no to super. Może być kupiony, może być za poziom, ale jest na stałe. Ale gdzie? Każdy prime jest na stałe. Nie? Do babuszki, czemu nie? U mnie w karcie graficznej kręci się wiatrak. Ponieważ będzie zajęty graniem. Powietrze leci z zasilacza na kartę graficzną. To czym? No to jest gorące powietrze. Jak z zasilacza, to jest gorące powietrze. To niedobrze, powiem ci. Musisz chyba naprawić wiatraczki w karcie graficznej, tak by było najlepiej. Albo kupić lepszą obudowę, bardziej chłodzoną. Chyba że masz fajną obudowę, to tam masz jeszcze miejsce na jakiś wentylator. Tak, tak. Spoko. O, cholipka. Tak, miesiąc cię nie było NBK. Chyba razy 10. Nie no, ale faktycznie bardzo dawno byłeś. Myślałem, że już się obraziłeś i nie będziesz mnie oglądał. A tu nagle proszę. Aż nie wiedziałem, że to będziesz ty. Myślałem, że jakaś podróba. A to jest finał? Nie, to jest przedostatni, nie? Finał to jest. Dobra, to czekamy na twojego brahola. No budowa jest. No to dorzuć sobie jakieś wentylatorki może do tego. NDK? 20 poziom już jest. 20 poziom. Jesteś już, Igor? Jestem. Dobra, to cię zaproszę. A my tak mamy siebie na Steam w ogóle? Fall Guysy, bo tak. Jest nudno. Nudno jest tak samo grać. AWP Meister się nazywam. Wiktor, weź mnie dodaj. Albo czekaj, dobra, mam. Ale ja nie mogę zapraszać, bo ja nie mam... No, już jest. Już nie! Jest. Czekaj, nie, Alt F4. Dobra. To jest. Grę kliknąłem. Agresor. Żeby zagrać. To ty? O, so close. Aha, to konto się tak, ty sam masz. No. To jest. Nie mogę zwrócić. Dlaczego ty masz ten? Myślałem, że to od nowa się gra wtedy. Ja też myślałem, że to od nowa się gra. Chcesz sobie takie coś ustawić? Czekajcie, mam takie? Nie mam. Mam 2 koronki! Okczamp! A ty masz 3. A tak to miałem raz 7. Ale jaja. Patrzcie jak wyglądam. A skąd ty masz tego Mikołaja? Nie wiem, dostałem. No, też go mam. Ale co? Za darmo. Jak za darmo, jak ja nie mam? O Jezus, no nie obraziłeś się, no to bardzo dobrze. Podniosłem szklankę do góry nogami i po raz drugi wylałem. Działa na tej karcie graficznej 2 lata i jest dobrze. A sprawdzałeś temperaturę karty graficznej? Weź sobie pobierz jakiś program zewnętrzny. Intel Extreme Utility, albo jakiś inny. I zobacz sobie, jak się rozgrzewa twoja karta graficzna, bo jeżeli to są temperatury 80-90 stopni, no to ta karta, powiem ci, że dostaje bardzo po dupie. Chociaż 80 stopni zależy jak jaka karta, ale 80 stopni to może jeszcze nie, ale jak tak 90 do 100 stopni karta ma, no to dostaje mega po dupie i... Coraz więcej osób na live'ach no. Pyta się, czy może ze mną zagrać. Czuję się jaką grę? Dobra. Fortnite Battle Royale. Dobra, to się nie dziwię. Ale czasem... I wiesz co? O dziwo. Tak. znalazłem osoby, które pytają się cały czas, kiedy mam live'a i tak, jeden ma 16, drugi 17, trzeci 18. To ładnie. Czwarty 10. Ale znajdzie się też taki, który mnie dzisiaj szantażował, że jak mu nie oddam za donate'a, część wysłał mi donate'a i do mnie, że nie, jak uwielbiam nie taki. To ten, to da mi unsuba i łapkę w dół. Uwielbiam takich, no. Kiedyś Max chciał, żebym mu zwrócił 9000 zł. Miał taki odpał kiedyś, no. Dobra, let's go. Ale to chyba większość szybki wynik chodzi. Chce się. Tak, 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 no większość to były skiny. Ponad 8000 to chyba skiny. Ale mi dobrze idzie. Ale z tym koksem. No chyba słabo. Znaczy, o, Drivix, zdrapaliśmy się. No na szczęście. Nie, dobra, już nie wrócę. Ok, super. O, jestem. Tutaj trzeba pana popchnąć, żeby pan nie był pierwszy. Drivix, ci pokażę. Chodź za mną. Dobra, idę za tobą. Po lewo, tak? I co, odbijesz się tutaj? No, nie, patrz. Co się dzieje? Jaka patologia tutaj, każdy mnie popycha. LOL. Przelecę, dam radę. Przelecę. No kurde, dobra, no ja się nie zakwalifikuję. Brakowało. Dobra, ja jestem. Ja nie. Piąty. Znowu. Nienawidzę siebie, ja się nie zakwalifikuję w pierwszej rundzie. Będziesz nagrywał CS-a, więc możesz dać suba. No to jak zaczniesz nagrywać, to wchodź tam, nie zobaczę wtedy. Ale świetnie ci idzie. Fajny ten Mikołaj, no. Podoba mi się ten skin. Ale... Wystarczy, że dotknę ręką. Dotykam ręką i jest letnia. Nie dam rady. Dlaczego? Dasz. Dam radę. Tak, ale musisz skoczyć jeszcze, skocz. Nie. No debil, mówiłem, znaczy... Ale co ty mnie wyzywasz, ty? No bo mówiłem skacz, a ty debil. Byś się zakwalifikował. Ojej. No to teraz musisz na nas patrzeć. Kurczę jego. Słuchaj... Musisz nas respektować teraz. Słuchaj się zawsze... Teraz miałeś na procku 90 stopni. No to sporo, powiem ci, NBK. Chyba mądrzejszego. Ja najwięcej na procku miałem wczoraj podczas streamowania Cyberpunka, to było 72 stopnie. Była maksymalna temperatura mojego procesora, bo zazwyczaj podczas live'a to jest 50, na 55 to już jest dużo, nie? Ale wczoraj 72 stopnie podczas streamowania Cyberpunka. Przepraszam za głos, ale już jestem lekko zmęczony tutaj. No, mama Red Bulla też wysłała donaty. Co? No i tam na przykład opis jest, niech Red Bull przestanie walić w klawiaturę, ostatnio było. No, może całe 500 plus wydajesz na donaty u Drivixa. Więc przestań wydawać. 15 złotych mi zostało po co, jak kupiłem ten Fall Guys. Nie, dobra. Chłopie, tu się tak dużo gra teraz w te Fall Guysy, że warto. Prezent od Drivixa i byś się pochwalił. Ale kurde, no było wcześniej mówić. Ja nie wiedziałem, że blikiem będziesz płacił, myślałem, że PSC. Nie no, PSC już nie płacę. To już jest ten etap w życiu, nie? No już nie muszę. A ja płacę, żeby nikt nie widział. A to jest dobre, też tak robiłem, no. Najwięcej PSC to chyba za 500 kupiłem. Dzisiaj powiedziałem mamie, że idę złapać Pokemona. I poszedłeś do bita w tej chwili, jak poszedłeś. Nie no. Wiktor. Nie lepiej już się przyznać, przecież tak mało zobaczyć, odeszło z konta. Ale jakiego konta? Przecież ja za gotówkę płacę. Przecież ty karty nie masz. Ja nie mam, ale... Ale udało się. Ale nie aktywowaną. Jeszcze nie, ale mam konto na razie. No ale w wieku 12 lat, kurde, konto. Nie spoko. Ale nie, bo jest do 13 roku życia jest karta junior. Aaa. Taka... Ja miałem konto dopiero na 15. Ja mam też kartę junior. A nie masz jeszcze. Od 13 jest zwykła. Jak ranga na turnieju, MG1, ale już prawie 4000 godzin w CS-ie. No jak nie przysz... Znaczy nie jest tak śmiesznie w kompie, że jak nie zaktualizuję komputera, to komputer gaśnie. Jak go włączę, to jest aktualizacja. Ciekawe, powiem ci. Śmieszna sprawa. Konto junior. Ty się nie zakwalifikował, a był tutaj. No i super. To za gość. No i mówiłem ci. Czy gramy w Amonga? Ogólnie gramy w Amonga, ale na razie będziemy grali już do końca tego live'a raczej w te Fall Guys'y. Coś czuję, że zajdziemy do finału. Może i tak. Nie stoczelać. To konto. Ile jeszcze zostało? 41 minut. O, to tyle, ile by było normalnie. No. O, 3 są tylko. To 3. Tak. Obroty takie jakby. PogChamp, mój najbardziej Rolki, wyświetlony ten. Live ile ma 200 wyświetleń. PogChamp. Sporo, powiem ci. A ile ty masz subów? 105. No to sporo. Sporo, naprawdę. Ja jak miałem 1000 coś, to tak oglądało mnie może... Miałem wtedy z 200 wyświetleń. To jest ogólnie najbardziej lajkowany mój live, jaki miałem. Ale na Fortnite'a patrzy dużo ludzi, to trzeba przyznać. No. Jest 20 łapek w dół, a 10 w górę. No bo ja nie polecam takiej jednej osoby, która się zrajdżowała na to, że przegrała i stworzyła multikonta i kazała mi cały czas patrzeć. Standard. Tylko dziwne, że zostały te łapki, bo powiem szczerze, że za multikonta YouTube od razu odejmuje, czy to w górę, czy to w dół. Ale nawet mi to powiedział, że dobra, to ja tworzę multikonta i masz łapki w dół, elo. Ale łapki w dół też dają zasięgi. No ja właśnie powiedziałem, także ja się cieszę. Więc to... Albo jeszcze jakiś typ powiedział, że za konta Google trzeba płacić. No, mówił, że takie coś do mnie, że no oddawaj mi kasę, bo ja specjalnie robiłem konta, żeby cię słuchować i ten... I płaciłem za konta Google, żeby... Bo już miałem za dużo, już miałem 600 kont, ale nie pamiętam hasła. Nie wiem, co za ludzie mnie oglądają. Smutno, bo Cyberpunk na GTX 1650 chodzi na średnich ustawieniach. Mi też chodzi na średnich ustawieniach. Na moim komputerze za 8500 też chodzi tylko na średnich ustawieniach, ale to jest spowodowane tym, że mam po prostu słabą kartę graficzną, dlatego teraz zbieramy na tą kartę, tak jak widzisz. Już jakiś czas zbieramy, no i tak jak widzisz, mamy naprawdę bardzo dużo już. I za kod twórcy można robić coś takiego jak customy. A za customy jest więcej osób, a więcej osób to za wiadomo więcej subów. Tak. No tak. A moja taktyka to będzie, że startuję za 2 suby i elo. Jak będzie cały czas. I to działa, chłop tak robił, to dostał 100 łapek pod filmem. Nie no to za... Ja tutaj będę kampił, żeby... Wreszcie 5 sekund po kampie. Więc powiem ci NBK, to jest normalne, bo do Cyberpunka akurat jest potrzebna mega dobra karta. Tutaj wydaje mi się, że ten RTX właśnie będzie odpowiednią kartą. No, a jednak żółci odpadną, bo niebiescy same złote zgarniają. No. O nie, no i kolejne. To są jakieś hakerzy. We dwójkę to samo. A złote ile daje? Chyba 10. 10? Łocie. O, remisujemy. Nie można na to pozwolić w ogóle. To jest. O kurde, ten złoty wziął. Jednak 5 daje. No to mówiłem. Ej kurde, bo zlamiłem na początku, a to już pół godziny minęło prawie. 22 minuty. Przegramy chyba. O tak. No kolejne złoty wzięli. Dobra, mam złoty. O, mamy remis. Dobra. Wbić 1000 obserwujących na Instagramie. JD jest dobrze bardzo. Possible. Mamy to, mamy to. Dobra. Aha, akurat złote się zrespiło. I bym je... Czekaj, co? 2500 subskrypcji, jak tu niedługo będę z wami świętował. 3K. Byłem na 1K, byłem na 2K, to teraz 3K. No, powiem ci, że myślę, że w połowie następnego roku będzie te 3K. Myślę, że damy radę. A ile jest? Zaraz zobaczymy na live. Grasz codziennie 12 godzin. Już będzie finał. Ja też. Ja też w sumie powiem ci, że 12-14 godzin, tyle mi mniej więcej komputer chodzi i to nie jest nic złego. Jeżeli chodziłby 24 godziny na dobę... No nie, wczoraj tu przegrałem finał. A w ogóle to ten, Mr. Clean zapomniał, bo nie przypominam mu, był zakład, że ja się ściąłem tak na bardzo króciutko i mu powiedziałem, że on ma to zrobić, a jak nie to daje mi 10 złotych, do nowego roku mu daje czas, on powiedział dobra i o tym zapomniał. Jakby co, to pamiętasz, że spadają, jak się trzęsą? Pamiętam. Niestety. A od czego to zależy? To losowo tak spada? Tak. Tak. Chodź do nas. Czemu? Jesteś sam. No wiem, no to chyba dobrze. No nie wiem. O cholera. Kurde. Więc jak twoje będzie się trzęsło, to skacz do nas. No, nie, nie. Dobra. Zagapiłem się. O, twoje się trzęsie, to jakbyś nie miał tak skakać. No to i tak. Do dupy by było. Chyba, że umiesz tak skakać. O ty, nie. Jak małpa. Aha, a mam skina małpę, nieważne. No właśnie, to ty tak tylko potrafisz. O kurde. Wiktor, uciekaj! No spokojnie. Łatwo. GG Drivix, cicho. Ja, dasz radę. Nie, NBK, spokojnie. Na S z nimi, pamiętaj. Nie ma takich problemów. Bombiki. Porwały się zawiasy i chłodzenie procesora trzyma się na dwóch zawiasach na ukos. No to w sumie nie jest źle, no. Jak na dwóch zawiasach się trzyma, to w sumie nie jest źle, ale to mam nadzieję, że to jest chłodzenie... No. Znaczy no to w sumie nie ma żadnego znaczenia, czy to wodny, czy... powietrza. Dobra. Pasta jest za 30 zł. No taniej idzie chyba nawet pastę kupić, wiesz? Za 30 zł? To chyba taniej można kupić. Robisz to. Zależy też jaka pasta, nie? Wow, jak ty jesteś spocony w tą grę. Się wie. Jak ty najlepszy jesteś. Ja na starym kompie miałem zamiast pasty olej silnikowy. No co kto lubi, no. A oglądamy dziś coś, Wiktor, na dole? No, dokończamy wczorajszy. Nie uda się, ale całą łapę mamy spłaconą. Dasz radę, na S. Jak tak skażesz, to ja nie wiem. No, to jest tryhard. Dobra, niech nie gada nic. Niech się skupi. Ale jak oni tak wytrzymują? O, okej. Okay. Ja pierdzielę. Dawaj! No to za głupia suka! Jaki skurczywyk. Ojdź. Nice try. Wiktor, jaki rage, ale... Nie no, jakiś fajny człowiek wygrał. Śmieszny. Przyjaciel. Życzę mu powodzenia w życiu. Szczęścia, dużo. Ja zbierasz stare komputery, rozbierasz na miedź, aluminium, złoto. W pierwszej rundzie nic nie dostałem, świetny jestem. A jest dalej za darmo, to jest... A już sobie nadzieję zrobiłem, że wygram. Pewnie serce ci rozbierasz takie komputery? Nie. Wczoraj się bardzo zdenerwowałem, jak na heksagonie został mi jeden typ i odpadłem. Nie gadaj! Weź też ma tego Mikołaja. Czas marnujesz na... No, czas marnujesz. 33 minuty zostały. No, jeżeli w tej chwili nie będziesz gotowo... A, dobra. Jeżeli byś nie był gotowy... Nie, dobra, nieważne. Ej, przedłuż live'a. No nie, no znowu to! Przedłuż live'a o 10 minut. Nie, Wiktor, dobra, ponieważ mam 16 PLN-ów. No to 5 zł idealnie. Nie! Ty nie rozumiesz. To co, swojego czasu przedłużyć, czy nie? Czy jutro sobie to zostawisz? Ale co? No bo ty coś mówiłeś, żeby przedłużyć. Nie, żeby on przedłużył. A, żeby on? Ja już nie, no tak on jest spłukany, chłopie. On dopiero co kupił Fall Guys i zostało mu 16 zł na koncie. Jak wypłacę z tipli, to mogę przedłużyć. Jak się wybiłem! Jak się wybiłem! O mi, bro, jestem pierwszy! A nie, jednak nie jestem pierwszy, ale prawie. A w ogóle jakiś typ się nazwał na kanale, znaczy tam komentował u Igora na live'ie. No. Nazwał się nikt naszego kolegi w Fortnite. Wow. Coś tam to gówno i zaczął spamić, że najgorszy youtuber. Bo nie wygrał, S. No tak jest często. No nie, no, na najłatwiejszej rzeczy lamie, what the fuck. Które dałeś ostatnie 100 kilo miedzi. Bo ile ty kompum wpierałeś? Skąd tu 100 kilo miedzi? O, widać, że tutaj... Dobra, idę bokiem, elo. Nie, nie idę tędy. To jest najlepsza taktyka. I teraz patrz, tutaj. Oj, co nie wyszło. Dawaj, dawaj. My jesteśmy już. Jesteśmy, no. Ja będę 16. Skocz tu. 17. No nie, dobra. No nie mogę znowu odpaść na początku. Kilo miedzi 18 zł. Igor, zgadnij, ile mam godzin przegranych? 1800 zł dostałeś? Zgadnij, ile mam godzin. Słyszysz? Co? Zgadnij, ile mam godzin Fall Guys, jak teraz. Ile? Zgadnij. 100. Bez przesady, 71,6. Jak mogę mieć 100 godzin, jak to jest od wakacji, od sierpnia jest tak lato, a ja kupiłem we wrześniu na początku. Polecam Fall Guysy, no śmieszna gra, powiem szczerze, jak za 5 dyszek to wydaje mi się, że spoko. Jakby to powiedział Sweat Karwka. Przeszłem, dałem radę. Jestem najlepszy. Krewetka, nie? A no tak, krewetka. On mi pomaga wbić 1000 obserwujących na Instagramie. A pamiętasz tamtego typa, co pisał takie literówki dzisiaj? No, ja mu timeouta dałem i w ogóle ukryłem na czacie. On napisał, czy można zagrać przez RZ, napisał głównej przez U otwarte. Odpowiedz ASDsiakowi, już. Co ASDsiak napisał? Może sobie odpocznij, zostaw kompa. Co napisał ASDsiak? Napiszesz jeszcze raz, ASDsiaku? Że jest koronawirus i nie możesz dać się zarazić. A ja mam jakieś różowe. No i ty zarażasz. O Boże, to ty to przegrasz. Nasz team to przegra, jak ty jesteś zarażającym. Nie, bo ja próbuję złapać jakiegoś żółtego na musa. No nie jedne. No i widzisz, nikogo nawet nie złapałeś na razie. Congratulations. No o kurde, oni uciekają, Wiktor! No gdybym ja to był, to bym... Złapię go. No Jezu, ale to twoja wina. Tak, gdzie jest... O. Zaraziłem go, S. Tu jest kolejny żółciak. Dwóch! Zarażony. Ale dobrze, że żółci zarażają, to masz teammate'ów chociaż. Którzy ci pomogą i są... Ile tu jest żółtych? Czekaj, czekaj, to trzeba tu wyjaśnić. To trzeba tu wyjaśnić. Mamy, ale jest git. Ty masz już tego, tą chorobę, nie wiem, wirusa. No ale jakiś game mnie blokuje. Dobra, wy chyba obaj macie, nie wiem. Ja nie mam. A ja też nie mam. Ja sobie kampię z jakimś typem. Oj, jednak ktoś tu idzie. Dobra, git, git, nie jestem zarażony. Jeszcze. Ale pokczamp. Jak tu się odzarazić? Gdzie jest szczepionka? Bo jak da się zarazić, to i da się odzarazić. No nie, ja jestem zarażony, co teraz? No gonisz tamtych i masz ich łapać. Dobra. Ja jeszcze nie jestem zarażony. A jest. Nie! Prawie mnie zaraził. Dobra, ja się utrzymam. Kurde, przypał. Ej. Łapcie tych żółtych, bo ja sobie daję radę. Jeszcze jakoś. Przypał, GG. Ale czemu? Przecież oni przegrywają. O. A to oni przegrali! Dobra, łatwo, rzuci. A wiesz, że ja przez całą rundę nie zostałem zarażony z jednym typem? Jakie dziury wolisz? Ale jestem koksem. Odpowiedz ASDsiak, ja myślę, że mówisz, że odpowiedz ASDsiakowi, bo myślę, że ASDsiak pyta. Nieważne. Dziwna nazwa jak na walutę. My wszyscy gramy? No i takie gówniane rundy? O kurde, ta mapa. Masakra. No ta mapa zajmuje 500 lat do przejścia. No to raczej tylko ja na będzie ciężko. Może... No jeszcze ostatni jestem. A ja pierwszy. S. Owe banany wylatywały. O nie. O kurde. Ej, co to jest? Jakieś kule. Piłeczki to są jakieś tenisowe. No. Jakieś... O, mówiłem o tych jajkach złotych, ale ty nie na to. Ale teraz 500 lat wchodzenia, nie no, świetna jestem mapa. Jestem pierwszy, znaczy nie pierwszy, ale w top 10 się znajduję. Ale moja postać nie umie chodzić po prostu i... Jestem drugi, albo trzeci. Coś około. A mnie nie walnęła ani jedna piłka. Da się w ogóle iść do przodu tutaj? Dobra. Jako trzeci. No nie, no nie wal mnie! No jestem już ja. To mnie będzie... Nie no kurde! A jak tam Drivix? Ciężko, bo nie wiem jak tutaj iść, bo... Oj, nie uda wam się. Ja pierdzielę jego kurde! Ej, calm down. Ale nawet teraz nie powiedziałem brzydkiego słowa. Bardzo dobrze. No ale... prawie. No właśnie. Czyli nie powiedziałem. Kurde, zastanawiam się czy jak... A ty spocony tryhardzie dalej tam jesteś. Zastanawiam się czy zostawić na jutro sobie ten czas. No tak. Zostaw na jutro, Wiktor. Zostaw na jutro. No, bo zaraz... Będziesz Drivixa męczył. No finał znowu, farta masz i tyle, 0 skilla. Ja przecież nie przyszedłem. Ale mówię do Wiktora. Bo on zawsze trafia do finału, nie wiem, cheaty masz coś. Cheaty. Prawie wygrał przed chwilą. Ile jest warstw w ogóle tego? 3 warstwy. Nie, 4. 3. No 3, tak. Dlaczego typ tam kampi? Aha, bo chciał dziurę zrobić, nie no. Ja jako jedyny chyba tak robię. Oni biegają po prostu sobie. Ja też zawsze biegam. Boże, przez przypadek mi się kliknęło S zamiast W i myślałem, że spadnie. No po co oni biegają? No. Are you sure about your decision? Co ci jest donate? Ale... Bo ja zawsze tutaj przegrywam, bo typy mnie... jakoś zwalają. Matko, jedyna. Przenajświętsza. Wiedziałem, że to powiesz. No tutaj wydaje się bezpiecznie. Jednakże... W głębi duszy mam takie dobra, Fall Guys fajna gierka. Będę sobie grał. Czy nie, tak ogólnie myślę, ale tak w głębi, tak bardzo głęboko, tak wiesz. Tak w samym środku, w samym centrum. No nie. Mam takie... Tej mapy nie lubię akurat. Ja to wychodzimy i lecimy dalej. A ile Filip ma na kartce? Filip ile ma? No już mało. 2 godziny i 10 minut. Tak? No. Brawo, on dużo wpłaca. 2400 zł. Ja nie. No już teraz trochę więcej, bo ta lista top donators nie jest aktualizowana. W opisie masz najnowszą. No teraz to jest... 10 zł różnicy. 10 zł chyba różnicy, no. No ale zawsze coś. W ogóle jest 4 miesiące wspierającym już. A ja dopiero niedawno dowiedziałem się o kanale, a już top... No, a już top 15. A Filina 4 lata na kanale i przegonił jeden tydzień. W ogóle będzie czystka na tym, w liście top donators, bo jest mnóstwo osób, które nie przychodzą już na live'y. I będę dawał ich do notatnika. Jak się pojawią, to i wrzucę z powrotem. Mam pytanie do ciebie, a ty kiedyś kupiłeś suby, czy nigdy? Czy kupowałem suby? Nie, nigdy. Wszystko wbijam, czy to na Twitchu, czy tutaj, to wszystko wbijamy tak naprawdę. A od ilu subów ci tak ruszyło w górę ostro? Jakieś 1800 chyba. To już zaczęło rosnąć fajnie. To wiesz, znaczy że... na samym początku mega szybko to poszło, chyba pierwsze kilkaset subów to poszły w kilka dni tak naprawdę. Ja to nie wiem, mi na 105 się zatrzymało i już nie idzie. No będzie ciężko, ale jak nie wiem. No. Ja robię codziennie po kilka godzin. Graliśmy Fortnite, takie było z 10 oglądających nawet, a jak poszliśmy na Among Us to spadło 20 subów. No! Znaczy wiecie, multikonta są i jeżeli ktoś daje z multikonta z tego samego IP, no to YouTube to automatycznie usuwa. 85? No. Oni wszyscy do mnie takie, dobra to ja z multikonci dam suby, ja nie, takie, nie chcę bez sensu. Subów. To wszystkich mówię, że nie chcę z multikont. Bo nigdy będzie oglądał wtedy. No bo po co mam mieć z multikont suby, jak tego nikt nie będzie oglądał, no ja będę chyba pierwszy, ale komuś... Nie wiem, czy to ty, Drivix? A gdzie jesteś? No ja jako pierwszy. Ja jestem za tobą. O, to nie, to Gierzyn. Znaczy, Igor. Ty chłop mi łapie. Oj, gdzieś ci... O matko. O, udało się. Dobra, to... Już jesteście? Tak, no, ja pierdzielę. A mnie chłop łapie za koszulkę. Oj, chyba ciężko będzie. Będzie ciężko, no. Ale się uda, bo to już... Proszę, by się tamci spalili. To już ostatni etap. O, nie wierzę, nie poszło. Ale uda się, luz. Oby. O, unlucky. Zaskacz. Złapał nie się? Trzyma. A, ale spadł. Oj. Nie, jedna osoba, no. Kurde. O, pierwsze miejsce pokazuje mi taki złoty medal i tam jeden S. Gdyby cię tamten nie zaczął łapać. No. To jest domek. To może być miał szansa. Najważniejsze w streamowaniu jest systematyczność tak naprawdę, tak jak pisze też Red Bull. Ja codziennie mam live'y po 5 godzin. O kurde. Albo 4. A czy nie, jest od 10 albo od 11. No, pamięcie, szybko idzie się tak wypalić. Bo ja kiedyś też miałem live'y po 8, po 10 godzin. Musiałem mieć ponad pół roku przerwy. Więc no... Lepiej robić tak, nie wiem, z godzinkę, dwie. Chociaż no jak masz tyle czasu. Jaki był twój najdłuższy live? Bo mówiłeś kiedyś, ale nie pamiętam. 14 godzin. No, to był mój najdłuższy live. Wtedy jeszcze nie było przedłużania. Wiktor takie do mnie, że na 1000 czy tam na 100 zrób live'a 24 godziny, takie, że nie da brać Nie no, to ciężko jest naprawdę. Jeszcze trzeba się pilnować na tych live'ach trochę. Tak, no pewnie, że tak. Ja bym usnął po 10. Ale nie, nie o to chodzi, bo na przykład dzisiaj to patologia była, jak dołączyli. No, dzisiaj trochę patologia była na live'ie. Ale że pierwszy? A już nie jestem pierwszy. A ja jestem... Ja nie mogę was rozpoznać, wiesz, Igor zmieni skina. Z 6 masz, no to gratuluję, Stopernik. Nie podrobiłem, po prostu jest pogchampowy ten skin. Masz awans do kałacha Red Bull? Ale mi idzie, gratuluję. Jestem przekozakiem. Nie. To ty tutaj jesteś? Właśnie tyle minęło, to nawet nie wiesz gdzie jestem. Pozdrawiam z technikum, technik elektryk. O, proszę. No i fajnie, bardzo się cieszę, że wybrałeś technikum. Nie, przegram. Bo technikum naprawdę bardzo fajna sprawa. Technikum plus zawodówka to mega fajne w sumie sprawa. No chyba, że aspirujesz na jakiś kierunek prawniczy, może lekarz, no to wtedy liceum jak najbardziej się przyda. Ale wiem jaka jest rozbieżność na studiach, teraz jak jestem na studiach, to wiem jaka jest rozbieżność pomiędzy osobą, która jest po liceum, a po technikum. Ja spadłem, no. Znaczy, odpadłem w tamtej rundzie przecież. A no tak, Jezu. No. Więc mówię, osoby, które w ogóle nie miały styczności z logistyką, to masakra. To z takim jak grałem na live, to on ma tak idealny głos do Boxdela, jak mówi Nara. Dosłownie taki sam. Ja myślałem, że on windy puszcza. Znaczy ja ogólnie to... Jeszcze miesiąc temu Fortnite był słaby, ale jak jest ten sezon, to... Fortnite to jest dalej jedna z takich top gierek, tylko mniej osób w to gra teraz, tak. Bo zaczęli trochę dodawać gówno. A co z tym live, co Max dał kosę? No dał po prostu i miał tam kilkanaście godzin, bodajże 21 godzin, wtedy miał czy 24? Nie pamiętam jakoś tak, ale wszystko to już wykorzystał bardzo dawno temu. Mogę ci powiedzieć, kiedy on to wykorzystał. Czekaj, Max to wykorzystał w grudniu. Max to wykorzystał w grudniu. 2 grudnia 4 godziny i 3 też 4 godziny. Dla mnie się nie liczy, czy do miał 19,5 godziny miał. I wykorzystał to w 2 miesiące. Tyle miał na to czasu. Zawodówka dobra? No dobra, jeżeli nie masz aspiracji na technikum, no to zawodówka dobra. Ale jeżeli zawodówka tylko wtedy dobra, kiedy uczysz się tak naprawdę na... Znaczy uczysz się na zawodówce, nie wiem czy można się to nazywać uczeniem, ale jeżeli masz słabe aspiracje i... Proszę, no nie, no jakiś... Znaczy no też nie chcę obrażać osób z zawodówki. Ale mechanik, dobra, właśnie elektryk. Nie da się grać w tą grę, jak to takie community jest. No. Dobra, mechanik, elektryk, takie zawody. Ja już jestem. Patrz, o masz, zakwalifikujesz się na easy. Dobra, no nie no, spiknął mnie no. Dobra, dasz radę. Ale jeżeli masz aspiracje na technikum, no to super, bo tam idzie zrobić fajną kwalifikację zawodową. Dobra, i teraz do tą można jeszcze zrobić fajnie. Jeden! Tutaj. Jest, super. O Boże. Brawo. 17. Nie, to nie był najdłuższy live. Nie, bo on wtedy sobie to na kartkę dał. Znaczy nie teraz, tylko wtedy, co zostałem 1 po 1, to jest spoko. Najdłuższy live to był jeszcze chyba na Twitchu, 14 godzin. No, mam w ogóle z tego powtórkę na dysku. No. Ten film waży ponad 100 gigabajtów. I mam go na dysku zewnętrznym tam. I ten jeden film waży ponad 100 gigabajtów. Ma ponad 14 godzin nagrywanych w Full HD. A nie, w sumie teamowe są łatwiejsze. Więc ogólnie to śmiesznie. Serio? A to jest. Ale mam go w pełni całości zachowanego tego live'a. 14 godzin trwa i ma ponad 100 gigabajtów. Zobaczymy, właśnie! Zrobię na live'ie Fall Guys, zobaczymy jak to się będzie oglądało. O, właśnie. Możesz spróbować. Drivix, napiszesz po live'ie na Drivie, dlaczego nie mogłeś... Napiszę jak najbardziej. Dobra. Dobra, 7% mamy, jesteśmy kozakami totalnymi. Każdy ma 7%. Fortnite jest mniej fajny, bo za dużo tryhardów. Znaczy no ja w Fortnite grałem w 2018 chyba i... No, ja nie lubię raczej Battle Royale. Mamy teraz najwięcej. Na ogół. Jakiś niebieski lamus to bierze. Ale on pomaga nam tylko zbiera. No. Pomaga nam. Dobra, czyli grifuje gierkę. Nie, on nam pomaga. Taki to się szanuje. Podzielił sobie to mocno, naprawdę. Tak samo jak Filip i ASDsiak. ASDsiak miał ponad 56 godzin. Poczekaj. ASDsiak łącznie miał 50... Przepraszam, 52 godziny ASDsiak miał. I on tak. To jest w ogóle, to są kartki ASDsiaka. On tych kartek ma tak dużo, że masakra, ale brał tak po 20, 10, 25, 20, 15, 20, 20, 50, 15. Więc on sobie tak brał, wiesz, po... 10 po 15 minut, a najwięcej ASDsiak ile przedłużył, to chyba 50 minut. No, więc nieźle naprawdę. I też 50 godzin prawie mu przeszło, nie? Filip bardziej odważnie przedłuża te live'y, no bo Filip praktycznie codziennie przedłuża po 2 godziny. Filip to jest w ogóle nowy donator, jak coś, bo Filipa na pewno nie znasz, bo Filip jest dopiero od jakichś 4 albo 5 miesięcy, ale chyba 4 miesięcy, tak, bo kupił wspierającego 4 miesiące temu, więc no. Kurde, bara, bole. Ej, Wiktor, bo przypał jest. No i już jest na 3. miejscu Top Donators, więc nieźle naprawdę. Ale on bardziej ofensywnie podchodzi do przedłużania, bo codziennie, tak jak mówię, przedłuża około 2 godzin. Nie, Wiktor, bierz! Szybko, szybko! A czasami jest tak, że nawet 4 godziny. W ogóle mieliście 101%, nie wiem czy zauważyliście. No wiem. Dobra, finał. Kemi, masz 1,58. Czy da się coś zrobić, a ona, że nie. Trzeba się udzielać na lekcje. Ostatnie lekcje trochę dupa. Takie niby wygodne, ale... No to chyba poprawka. A warunek możesz wziąć. Przecież nie, to jest chemia. Ale to jest 1. klasa, tak? Chyba chemia jest w 1. i 2. klasie, to można wziąć warunek z chemii. Chyba. Wiem, że jeden z moich kolegów miał z tym problem, ale chyba można wziąć właśnie warunek z... Bo chemia jest na 2 lata, ale pewny nie jestem. Szybciej będzie jak wyślesz tego pendrive'a do mnie, ja to pobiorę. Wiktor. Skakać. Szybciej będzie, rozumiem. Nie. No pewnie tak, znaczy, no. No. Nie, codziennie nie wysyłam donate'ów, wczoraj... Nie, właśnie. Wczoraj wysłałem. A nie, wczoraj wysłałem, no. Ale któregoś dnia nie wysłałem. Nie wysłał, no. Cicho, piepka! Ej, on pijany jest, podchmielony. Ale wydaje mi się, że tak dużo minęło, a charytatywny chyba wyciąć ten najlepszy moment i wysłać. Środę, znaczy ja mam w ogóle jeszcze urywek z live'a, kiedy dostałem od Maxa 1000 zł na jednym live'ie. I to wrzucę tylko dla wspierających. Jak powiem ASDsiakowi, może akurat będzie miał chwilę, to może mi to jakoś fajnie obrobi. I wrzucę ten film jako film dla wspierających. Właśnie donate od Maxa 1000 zł. Wiktor, kto to jest? Wykręca mnie. Dobra, tak super. Cześć Wiktor, witam, cześć, cześć. Nie, lata Fortnite'a to jedno z gorszych lat. Co tam? A kiedy był live charytatywny? Live charytatywny? Czekaj. Ty, bo ja przypał mam. Ty, gdzie to jest? A tutaj jest, 22, to wtorek był. A, no to właśnie. No. No to od tamtego czasu chyba zacząłem donate. Tak, 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 to był pierwszy donate. No, jakiś lamus mnie. Oj, spadłem. Trudno. No jakby nie patrzeć. Ale wygrałeś. Ja odpadłem jako czwarty. To co, lecimy dalej. Tak bywa po prostu, są gracze lepsi, są. Ostatnia runda chyba, no. 6 kronek. 6 kronek już masz. No bo teraz dostałem... No NBK przyszedł, po ponad półrocznej przerwie. Albo 3. No coś dostałem i teraz nie mogę wyjść, nie, tak, bo... Za poziom w karnecie, za 21 poziom dostajesz 3 koronki, więc to jest... Fajne, ale fajne jest... W sumie jest easy, no ja z chemii miałem chyba 4. Technikum. Nie no, śmieszne są te odgłosy postaci. No trochę. Musisz chemię poprawić. Koleżanka cię poduczy, no to w sumie spoko. Ajrat też uczyła kolegę chemii w gimnazjum, pamiętam. Pozdrawiam Maciek. Albo nie pozdrawiam, bo oszukałeś mnie na 500 zł. Sprzedałeś mi gitarę, która była pogięta jak... Kurde, nie wiem co może być pogięte. No świetnie mi krewetka pomaga, zamiast dostawać obserwujących ton, ich sobie odejmuje chyba. Było 558, a jest 556. Nie no, mówię ci, jak ktoś dał multikonta, to tak jest. Ja wczoraj miałem końcówkę 97, dzisiaj już 92. Na tym Instagramie muszę mieć te 1000 bić, no Boże. Grać? No, no ale gramy z braćmi Gierzyn. Gramy z braćmi Gierzyn na razie. Sorry. Sorry, bro. Jutro zagramy do niej. Jutro zagramy. Bo zawsze jak... Bo jutro też będą, bo Gierzyn ma na kartce 40 minut, więc te 40 minut Gierzyn jutro, z tego co wiem, wykorzystuje właśnie na Fall Guysy. Jutro ostatni live nowy w tym roku. Przypominam, że w czwartek live'a nie będzie, Sylwestra. Więc jutro ostatni live w tym roku. Wydaje mi się, że będzie on trwał naprawdę długo, bo dużo osób będzie miało na kartce, dużo osób w ogóle ma na kartce czas. Filipek podobno chce wykorzystać go. Arek nie wiadomo, czy będzie chciał go wykorzystać, ale to już są 2 godziny. Od Gierzyna 40 minut. To macie 2 godziny 40 minut i pewnie Filip wykorzysta te swoje 2 godziny 10 minut. Więc jutrzejszy live może trwać około 4-5 godzin, ale może też trwać... No kurde, ja gram. Ale może trwać też krócej, no wszystko zależy od tego, jak tam będą przedłużali. Z tego co słyszałem, Filip podobno jutro ma też wysłać donate'a, więc chyba jego paczka z godzinami znowu się odnowi. Ale pewnie nie jestem tutaj, więc... Więc nie ręczę. Poza tym pamiętajcie, donaty nie są obowiązkowe. No tak. Donaty. Wszystko zależy od tego, czy ktoś chce wysłać. Donaty nigdy nie były i nie będą obowiązkowe. Przejdę, to dam radę. Chemia jest zarobista, tylko nie rozszerzona. O, Ajrat bardzo lubi chemię. Nie opłaca się iść środkiem, lepiej bokiem. No, lepiej bokiem. Ja nie lubię środkiem. Zyki nienawidzę. Mnie pcha do tyłu, ham. Dzisiaj miałeś ciężko, bo musiałeś cały czas zmieniać sobie. Ty masz na imię Maciek, ty masz na imię Filip chyba, nie? Red Bull. Ja nie wiem, nie akceptuję cię, bo masz fake profil na fejsie. Jakbyś miał prawdziwy profil na fejsie jak ASDsiak, z jego prawdziwym zdjęciem popka z łososiem czy karpiem innym, to bym cię zaakceptował. Okej, wszyscy są. No, na szczęście. czterech można grać? Naprawdę? Serio w czterech można grać? No to jak w czterech można grać, to trzeba było mówić. Kurde. Czemu ja się nazywam Shady Popping Cookie? To za donaty od innych osób niż ASDsiak, Max i Filip. Android. Max to już donate'ów nie daje od... nice. Podobnie. Od października chyba. No, od października, jakoś tak. Albo od listopada. Października albo listopad. To się tabem chyba było. No. Ale no są, są nowi donatorzy, więc ta lista to donators. Drivix, musimy się pożegnać chyba. Czemu? Znowu. Mama weszła do pokoju? Ale nie, chodzi mi, że odpadniesz chyba. Wiem. Boję się, ale chyba tak. Najgorsze. Nienawidzę tej mapy. Dasz radę, spokojnie. Dobra, lecimy. Full focus. Jesteś na zdjęciu, aha, dobra. No Max gra tylko w ligę, jakbym grał w Ligę Legend, Igor, że jakoś, to myślę, żeby było inaczej. Wakacje, to rodzice... Jak ja lecę sobie na pałę i zginąłem. A nie, no ja spadłem nawet z tej siekiery, to ja nie wiem. Ale ja spadłem część na ostatniej siekierce. A ja na w ogóle Daria, fajny mam skin, Mikołaj? No, te kolce są nowy skin. One tak szybko lecą, ale dobra, mi się udaje. Dobra. Nie. Jest. Teraz od początku. Chyba jestem pierwszy z walk. No. Daj znać, Arek, czy spoko skin. Nienawidzę tej mapy. Nie? Z całego serca nienawidzę tej mapy. Teraz. Kurde. I jeszcze raz teraz. Ale mąka jest. Dobra, ja dobra, jedna jest. Nie. Dajmy sobie ten tak od prawej. Dzisiaj jestem za tobą. No, ale będę dobra, udało się. Dałem radę. Jest, mamy to, dobra. Ja ci będę mówił, slime. Drivix, gdzie ty jesteś? Nie idź, nie idź. Teraz. Dobra. Nie teraz. Lecę. Skocz. Dobra. O, dobra, mamy to. Środkowym. O kurde. Powiedziałem. Środkowym, dobra. Dobra. Tam już kutas stoi. Znaczy, to dziwnie zabrzmiało, sorry. Co ty powiedziałeś? Nic, późna godzina. Sorry. To mogło być dwuznaczne. Tego nie było. Max gra tylko w ligę. Nie było wizji, mama zgankowała. Mi się pokazujesz na głównej codziennie, bo mam wspólnych znajomych, ale gdzieś jak i Doneja. No ty mi się też pokazujesz bardzo często na... A się ile na Fortnite'a gry wydałeś? Nie. Ja czy on? Ja nie powiem, bo to będzie ile? Dawaj. 4 cyfry na 100%. Ja na Tibie wydałem 1500 na przykład, jak miałem 8 lat. To będzie liczba czterocyfrowa, na pewno przekraczająca 2000 zł. O kurczę, dobra, to ja nie pytam. No bo przez... Nie miałem jednego konta, miałem też dużo... Nie zaakceptujecie, bo to nie jest twoje prawdziwe imię i nazwisko. Na Fortnite'a nic nie wydałem akurat. O, no to... to się szanuje. O co tu chodzi w tej mapie? No memory, masz pamiętać. Patrz, tutaj jest pomarańcza, tutaj arbuz. A dobra, memory, okej, to jak memory, to wiem o co chodzi. A to na razie jest łatwe. Arbuz... Ale ja za tłumem będę łaził po prostu. Pomarańcza. Arbuz. Tu jest. Zapraszam serdecznie. Tutaj, dobra. Lol. Dobra, i teraz będzie ciężej. Wiśnia, banan, arbuz. Arbuz, wiśnia, banan. Wiśnia, banan, arbuz, grape, arbuz. Nie, wiśnia, banan, arbuz, grape. Wiśnia, banan, arbuz, grape. Wiśnia... Gdzie był banan? Tutaj. Dobra. Jak oni nas spychają, jak mnie ktoś spychnie, to ja to banan i odinstalowuję grę. Dobra. Jabłko, banan, arbuz. Możecie się pochwalić swoją pamięcią, ja pani Ajrat. Jak mam na imię? Maria. Alan? Wiśnia, arbuz, chyba Alan. Banan, jabłko, wiśnia. Arbuz, oby było jabłko i, albo banan, bo jabłko i banan i grape wiem. O Boże święty. Wiśnia. Jabłko, banan, grape. Jest wiśnia, tutaj. O Jezus. Dobra, już koniec na szczęście. Jak to koniec? O dobra, jest. Okej. No Jezu, ile tu osób odpadło? Jedna? Nie no, więcej. Zobaczymy teraz. Chyba, znaczy wyszli na pewno. Na driwole pojęci bym nie polegała. Alan to jest inny. A, Alan to jest inny. Dobra, nieważne. Alan Gogola. Sorry za RODO, ale i tak tu nie przychodzi już, bo też gra tylko w Lola. Alan Gogola, gra tylko w Lola. Zaczniemy rapować. Że jest... Takie młodco, znaczy takie wiesz... Filip Red Bull i tyle, tak. Filip Ziomson.pl ja Red Bull. Przejdę raczej. Filip 2011, 9-latek, najmłodszy widz na moim live'ie. Znaczy ona jest spoko, młodszy jest nawet od Zeda, no. To jest dobre. 2011, Felipo 2011, nie? 9-latek na moim live'ie. Brat Gierzyna jest... już bardziej dorosły niż ty. Nie wiem dlaczego nikt dzisiaj nie chciał nigdy nic grać. Też nie wiem, kurczę. Była taka chwila, że nikt nie chciał nic grać. To było mega dziwne. No, ale przynajmniej mamy godzinkę Fall Guys. No i sobie... I masz zaoszczędzony czas na jutro. Tak. Widzisz, same plusy. Matko, ta kula śnieżna mi wypadła. Filip jest dobry, on przedłuża 2 godziny i wychodzi z live'a. Nawet nie gra. No. Can I wskoczyć, please? Thanks, bro. Dla nas lepiej. No dla was lepiej. Mogę wskoczyć? Raper Drivix. Dodasz moje 40 minut do tego live'a? Znaczy... Co? Jest nawet spoko, chcesz dzisiaj wykorzystać te twoje 40 minut? Po co? Dawaj, wykorzystaj je jutro. Nie chcę cię podpuszczać, ale nie wykorzystasz ich jutro. Dawaj jutro. Jutro dużo będzie live'a. Ja pierniczę. Ja się nie zakwalifikuję. Ja też nie. Znaczy nie wiem, bo tu tyle osób leci. Dobra, ja jednak jestem. O! Muszę wiedzieć. Będzie, dobra, będzie. Jestem. Ale twój ja brat niestety nie da rady. A ty skoczyć do jumpy. A obaj odpadliście? Tak, no to jutro, no to super. Dobra, Filipek ma 40 minut. Przypomnę jeszcze ile kto ma czasu. Więc tak, Gierzynek 40 minut. Czy kto to przyszedł? No ja, to jestem ja. Wiem, że nie lubię. Gierzynek 40 minut, Filip 2 godziny 10 minut, Arek 36 minut, Filipek 40 minut i ASDsiak 25 minut. Tyle ale macie na... O, jest! Heksagon. Tyle macie na karteczce, więc łącznie jakbyście się złożyli, to myślę, że macie takiego 4-5 godzinnego live'a plus jeszcze godzina ode mnie, no to macie 6 godzin live'a jutro, więc spoko. Nie ogarnę tego, nie ma szans. Miałem śniadanie o 12:00. Kolację o 22:00. Albo którejś. Nie, nie 22:00. Teraz nie jadłem jeszcze pracy. To o 1:00 nawet czasem. Ale to jak gram u ciebie, to tak. Ajdź! Ej no! Ktoś zrobił wielką dziurę i mnie zepchnęło. Bardzo niefajnie. Nie. O, udało się. Ale że odpadłem jako pierwszy, bo ktoś zrobił wielką dziurę. Dobra, Alt F4. Dlaczego? Było już koniec. A no tak, już się skończył czas. Ty, no faktycznie, o, no i już spadłem. To dziękuję za grę i do jutra. Nara. A ty, który masz level? Ja? Ja mam 14. Wyszedłem? Chyba wyszedłem. O kurde, wyszedłem przez przypadek, przepraszam. Jak coś, to mi powiesz tutaj, jakbyś chciał coś jeszcze. Dobra, my kończymy dzisiaj. Wild Bananek, co ty taki dziki banan jesteś, że przychodzisz i pytasz I kurwa kiedy skiny? Widzicie? To są właśnie tacy widzowie. Kiedy skiny, jakie skiny? No. Niestety. Wiem, że zabrzmiałem jak niepełnosprawny dzieciak lat 10, ale tak właśnie wyobrażam sobie tutaj Wild Bananka. W tym momencie. Dobra, będziemy się żegnać. Jutro godzina 20:00 odpalamy live'a. Tak więc, no, myślę, że jutrzejszy live naprawdę jako ostatni live w tym roku będzie dosyć długi, jeżeli każdy wykorzysta swój czas, ale oczywiście nikt nie musi wykorzystywać jutro swojego czasu, a jeżeli chcecie, nie ma żadnego problemu. Jutro podobno wcześniej zacznę, więc możliwe, że zaczniemy jutro o 19:00, możliwe, że tak też będzie. Tak więc jutro 19:20. będzie live w takim razie. Jutro jeszcze wyślę 20 zł. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Mówi się grzechu nigdy. Dlatego uwielbiam, jak jesteś u mnie na live'ie. Ktoś przychodzi, a ty pytasz właśnie o coś takiego. Czy ja udaję upośledzonego, czy taki jestem? Zależy, jak na to patrzysz w sumie. Znaczy, teraz akurat udawałem upośledzonego, natomiast zależy, jak na to patrzysz. Jeżeli byłbyś dłużej troszeczkę na live'ie, to sam byś wyciągnął jakiekolwiek wnioski, natomiast ja za upośledzonego się nie wydaję. No przynajmniej nie umysłowo. A fizycznie? No nie, może troszeczkę jestem gruby, ale to poza tym raczej nie jestem upośledzony. Chyba, że... No nie, no bo moja otyłość akurat nie determinuje tego, że jestem upośledzony. Bo ruszam się nawet dobrze. Naprawdę. I wyglądam też dobrze. Wyglądam świetnie. Wild Bananek to blachara. Nie wiem. Nie mogę oceniać ludzi po kilku sekundach na czacie przez internet, więc... Sorry, bro. Gdzie skiny? No gdzie skiny, no? No Red Bull, ale proszę, tak za bardzo ofensywnie. Za bardzo ofensywnie. No i Wild Bananek i się rozumiemy. Fizycznie nie, psychicznie tak. Albo tak, no nie wiem, zależy jak na to patrzy. O, nawet Daria mówi, że nie jestem gruby. Czyli jednak dieta cud pomaga. Nie no, szefem nie jestem, bez przesady. Napisz na PW, co się stało, że nie było wcześniej live'a, bo ciekawi mnie to. Dobra, napiszę na PW, dlaczego nie było wcześniej live'a. Dzisiaj, tylko był opóźniony. Kto chce jeszcze wiedzieć, oczywiście też może się odezwać na PW, ale tutaj publicznie nie chcę o tym mówić. No. Więc no. Ale no donej. Masakra. Dzisiaj coś jesteś jakiś... Powiem ci szczerze, jeżeli bym patrzył tylko na dzisiejszy dzień, to jeżeli patrzyłbym tylko na dzisiejszy dzień Donej, to powiedziałbym, że bym cię zdegradował do poziomu zwykłego widza. Bo dzisiaj naprawdę coś kurczę ci dzisiaj się tak troszeczkę wiesz. Zrób fany moment, ale to widzowie zawsze robią fany moment. Wierni widzowie zawsze robią fany moment. U widzów, u streamerów, nieważne. Broń cię, Drivix, nie dajesz rady. Ja nie daję rady. Sobie nie poradzę, no to sobie nie poradzę. Jak na razie to sobie radzę. No, co to za tajemnica? To zobaczysz, Ajrat. Ja uciekam, bo muszę... Co musisz? A dziękuję, Bananek. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zmienienie swojej opinii. Zwykły to gorszy. Ja przetrzymam go dłużej. O, no właśnie, no więc tak. Po prostu Ajrat przetrzymał mnie troszeczkę dłużej, bo musieliśmy przedyskutować kilka spraw. Zresztą też dotyczących Sylwestra, no bo tutaj Sylwester za 2 dni tak naprawdę. No jakby patrzeć, no to jutro już Sylwester, a live jest za 18 godzin z hakiem, więc lecę, no bo jednak robienie live'a, kończenie live'a w dzień, w którym następny live się rozpoczyna, to jest już trochę... Dziwne, ale no. Jutro widzimy się mniej więcej między 19 a 20, więc powodzenia. No i do zobaczenia w jutrzejszym, ostatnim live'ie w 2020 niezbyt fajnym roku. Do zobaczenia, dobrej nocy i do jutra. Dziękuję wszystkim serdecznie za dzisiejsze donaty, bo dzisiaj naprawdę tego było bardzo dużo i możliwe, że rok skończymy na 57% nawet. Byłoby super. No na 60% nie liczę, ale na 57% myślę, że by było super. Takie, wiecie. No. Ale spokojnie. Na razie. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Dzięki wielkie.